to miał się Sprawa obwinionego Pawła Chodzińskiego, zapraszam wszystkich. To moje nie, panie. Co, czerwony szal? Ustanowiony w sprawie. W trakcie rozprawy należy zachowywać się w taki sposób, żeby nie chodzić po sali, zajmować te miejsca, które się zajęło i w związku z tym jeszcze, że panowie się pojawili, proszę bardzo, czy jakiś wnioskarka.com i również wnosi o rejestrację rozprawy w zakresie obrazu i dźwięku. Proszę bardzo. No to jest pan jest razem z nami. Proszę bardzo, jakie jest stanowisko od pana mecenasa? Ja bym sobie pisał, że oczywiście popieram wniosek o uchwalanie do sprawy. Charakter sprawy jest bulwersujący społecznie i prawnie. Nie dziwię się zainteresowaniu mediów, zwłaszcza polityki GUM, która jest bardzo ciekawa, zwłaszcza z tego, co pan wiemy, na to coś powiem. Bardzo nie sprzeciwia się wnioskom. Popiera wnioski o nagrywanie przebiegu rozprawy. Moment. Jakie jest stanowisko pana obwinionego? Popieram w całości stanowisko mecenas. W całości stanowisko swojego obrońcy. Czy pani świadek wyraża zgodę na publikację jej wizerunku twarzy? Na publikację wizerunku twarzy nie znam. Przewodniczący nie wyraża zgodę na publikację wizerunku jej twarzy. Jakie jest stanowisko pana biegłego? Ja również nie wyrażam, ponieważ nie ufam telewizji, że to zostanie odegrane, że tak powiem, w ten sposób, jak ja powiedziałem. Nie wyraża pan zgody na rejestrację pana wizerunku? Jeżeli można, to w ogóle na żadną rejestrację mojej wypowiedzi również. To jest przecież nagrywane w sądzie, więc nie jest do odtworzenia z protokołu. Nie wyraża zgody na rejestrację w ogóle. Jest to nagrywane przez sąd. A ja bym prosił, żeby biegły nie instruował świadka. Dobrze? I prosiłbym, żeby to zaprotokołować, że biegły właśnie instruował świadka w jakiejś sprawie. Jest nagrane. Tyle w temacie. Proszę zaprotokołować, że biegły instruował o czymś świadka w sprawie. Jest nagrane. Obrońca wnosi o zaprotokołowanie. Że biegły instruował świadka w jakimś. No przed chwilą jest nagrane, to będzie można to weryfikować. Ja bym się odniósł do tego, co pan biegły mówi. W jakimś temacie. Ja niestety umknęło to mojej uwadze, bo ja się. Dlatego ja zwróciłem uwagę, że taka sytuacja miała. Przewodnicząca świadka, że umknęło to uwadze sobie. Ja chciałem to zauważyć, że biegły jest w charakterze biegłego wezwany jako funkcjonariusz publiczny, który ma opiniować w sprawie
Więc świadek oczywiście jest świadkiem w sprawie, więc jego ochrona wizerunku jest absolutnie do przyjęcia i tutaj, tak jak na poprzedniej rozprawie, my nie absolutnie nie chcemy wizerunku świadka uwieczniać. Zeznania to już jest co innego, bo to jest istota tego procesu. A z biegłym w ogóle, nawet jeśli chodzi o ochronę wizerunku, sprawa moim zdaniem nie wchodzi w grę, tak jak i wizerunek sądu i mój, w zakresie procesu wizerunek biegłego nie podlega ochronie. To jest dokładnie ta sama regulacja, która i w sądu dotyczy, i pani protokolantki, i nie. Nie ma innej. Więc biegły nie może takiego zastrzeżenia, moim zdaniem. Może bierzesz wymóg, to ja wymóg, i sąd wymóg, i pani mogła. Wiadomo, że nie może. Jesteśmy funkcjonariuszami publicznymi w tym zakresie i niestety artykuł 82 prawa autorskiego ustęp 1 mówi, że w ramach obowiązków swoich, które są obowiązkami prawa publicznego, my nie korzystamy z prawa do ochrony wizerunku. Takie są przepisy prawa powszechnie obowiązującego, a już oczywiście wyłączenie opiniowania biegłego, no to jest oczywiście ukrycie tego, co pan biegły chce powiedzieć przed opinią publiczną. Proszę się nie bać kontroli społecznej swoich opinii. Przewodnicząca zarządziła przerwę na narok. Mogę z panu zarzucić tam? Nie. Założy słuchawki, wiesz, będzie lepiej. Zapraszam wszystkich po przerwie. Na pewno bym prosił o przesłuchanie najpierw pani świadek bez obecności biegłego, dlatego że to przygotuje biegłego do zadawania pytań, które ja mam do niego. A chodzi o ten eksperyment, który jest przeprowadzony. To jest pierwsza rzecz. Może być druga część ewentualnie. Czubak bez obecności biegłego. Druga rzecz, bo zapisałem wyciągnięte oświadczenie, że pan biegły pod salą rozpraw zadał mi pytanie, czy może się umówić na randkę ze świadkiem. Na co oświadczyłem, że no niestety przepisy prawa powszechnego zabraniają mu, bo nie był kierowcą bezstronną. Ale chciałbym, żeby to było jasno zaprotokowane i powiedziane, bo to dużo obrazuje na temat bezstronności tego człowieka. Super. Obrońca podnosi, że biegły pod salą. Rozpraw zapytał mnie, czy się może ze świadkiem na randkę. Rozpraw zapytał, czy może umówić się ze świadkiem na randkę. Proszę nie dzwonić z oceny tego, że ja tylko przekazuję, co się stało. Sąd postanowił przesłuchać świadka jednak w obecności biegłego. Zdaniem sądu biegły będzie miał wtedy będzie mógł ocenić całokształt materiału. Nie, Wysoki Sąd, ja bym prosił o to, dlatego że to dotyczy eksperymentu, które nie dano prawa do udziału w obronie. No i to w ogóle pozbawia tej możliwości weryfikacji tej opinii w tym zakresie. Gdyż biegły ma prawo nie zadawać pytania świadkowi i będzie wówczas zapoznany z całością materiału dowodowego.
Ale Wysoki Sądzie, mamy możliwość przesłuchania świadka i biegłego. Sąd będzie mógł później ocenić, czy pytania, które zadawałem świadkowi, powinny zapaść z obecnością biegłego. I sąd dojdzie do wniosku, że nie. Dlatego, że będziemy musieli ustalić pewne okoliczności dotyczące tego eksperymentu. Ja nie chcę przesłuchiwać całego świadka, całości przesłuchania świadka bez obecności biegłego. Na pewne elementy zadane pytania i usłyszenie odpowiedzi przez świadka będą powodowane, że biegło powie tak samo. Ale... To jest oczywiste. Ale pan się, pan chce w części przesłuchiwać świadka w obecności, a w części nie, tak? No, ja tylko w części widzę tylko kolizję, że to po prostu uprzedzi biegłego czyli... od treści zadawania pytań. Ja można ale... od tego zacząć, żeby na tej części pan biegły nie było, ale się... Czyli uważa pan, że co do części jest potrzeba, czyli co do co części... Co do części nie widzę powodu, żeby biegłego nie było, o tak powiem, a co do części... Zacznijmy od tej części, co nie widzi pan powodu, żeby biegłego nie było. Ona jest akurat merytorycznie od drugiej strony. Zupełnie. Wnosi o przesłuchanie świadka w części jedynie, w części. Bez udziału biegłego, gdyż uprzedzi to pytania do biegłego, tak panie wnosi? Uprzedzi to pytania do biegłego. Co do pozostałej części, to pan nie wie. Nie, nie co do pozostałej części. Pozostałej części nie widzi przeszkód do udziału biegłego. Nie widzi przeszkód do udziału biegłego w przesłuchaniu świadka. To dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. No dobrze, to wobec tego w tej części przesłuchamy panią pod nieobecność biegłego i później ewentualnie, jeżeli będzie taka potrzeba, to damy panu biegłemu możliwość zapoznania się z tym materiałem dowodowym. Także proszę pana biegłego teraz o potrzebę. Jeżeli można by zapisać coś powiedzieć, to ja nie będę w stanie wydać pełnej opinii, ponieważ nie będę miał dostępu do całego materiału dowodowego. To dlatego też damy panu ten protokół do zapoznania się w tej części. Nie bardzo rozumiem. Czy to się stanie w tej chwili? To stanie się po przesłuchaniu świadka. Bo ja powinienem opiniować na podstawie pełnego materiału dowodowego. Jeżeli czegoś brakuje, to nie jestem w stanie wydać opinii. Ja mogę zakończyć na tym, co napisałem tam na piśmie i tyle. Świadcza, że jeżeli czegoś brakuje, to nie będzie w stanie. Ja po prostu za dalszą część opinii Wysoki Sądzie nie biorę odpowiedzialności, bo mogę nie mieć jakiegoś materiału, który tutaj będzie dostarczony przez świadka na sali. Więc uważam, że to jest jakaś manipulacja ze strony pana obrońcy. Tym bardziej, że Wysoki Sądzie, że ja mam prawo również zadać świadkowi pytania. Bo ja nie jestem stroną w tym procesie. Będzie on oglądać tego materiału. Dobrze, to żeby pan miał jak gdyby ogląd w tej sprawie, sąd odczyta panu po te zeznania świadka, żeby pan był poinformowany w tym zakresie, którym świadek. Przewodnicząca informuje, że biegły będzie poinformowany o treści zeznań świadka. Zwróciła się od dobiegłego o oczekiwanie podstawowego. Pierwszy raz coś takiego. Dobrze, czyli zapraszam panią. Skończmy do tego. Czuta. Dowód, a może sytuacja? Proszę. Czuwa. Ile ma pani lat? W tej sytuacji? Wstydzę z tą IP. Nie, to są IP, a wstydzę z tym. Dobrze. Czyli legitymacja służbowa. LPE, tak. Policjanka, w stosunku do obwiniona to jest pani obca. Tak jest. Była pani karana za składanie fałszywych zeznań? Nie karana.
Pouczam, że za składanie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna, również za zapomnianie prawdy. Odpowiedzialność karna do 8 lat. Czy strony żądają odbierania przyrzeczenia od świadka? Bez przyrzeczenia. I świadek Ewa Czubak zeznaje. Zeznaje. Może na pytania obrońcy od razu, gdyż to było, bo pani została ponownie wezwana na wniosek obrony. Proszę pani. Ewa Czubak zeznaje na pytania obrońcy. Proszę pani, rozumiem, że pani potwierdza, że brała pani udział w tym eksperymencie procesowym z udziałem pana głównego w miejscu zdarzenia. Potwierdzam, że brałam udział w eksperymencie procesowym w miejscu zdarzenia. Proszę pani, czy w eksperymencie brał udział obwiniany wyprzedzająca? W eksperymencie procesowym nie brał udziału ani obwiniony, ani obrońca. Proszę pani, proszę powiedzieć, biegły w swojej opinii, ja wiem, że pani opinii oczywiście nie widziała, biegły w swojej opinii umieścił panią na środku prawego pasa ruchu w momencie, kiedy pani dokonywała pomiaru, to jest to sprzeczne z pani poprzednimi zeznaniami. Czy biegły panią pytał w czasie eksperymentu, gdzie pani stała? Skisać powiedziała również jak w sądzie, że nie jestem w stanie. Czyli powiedziała pani chyba, tak? Tak, że nie jestem w stanie, powiedziałam, tak, że powiedziałam biegłemu tak jak w sądzie, że nie jestem w stanie powiedzieć, w jakim miejscu dokładnie stał. W jakim miejscu dokładnie stało. Rozumiem. Czyli zaprzecza pani temu, bo biegły tak w opinii napisał, że pani mu podała to miejsce, że jest to składane miejsce przez policjantkę. Wysoki sądzę, tak jak powiedziałam i w sądzie, i wcześniej i również biegłemu, że nie jestem w stanie. Określić dokładnego miejsca czy nie. Określić dokładnego miejsca. Dokładnie. Pani zna się. Dobrze. To pan nie słyszał. Ja proszę, bo jeżeli świadek to już przyznał, to by się coś pytań wyczerpała, szczerze mówiąc. Bo świadek to przyznał. Ale słuchaj, pan nie zna się tak wolniej, bo mamy tutaj, że tak powiem, problemy z usłyszeniem. Pan mecenas mówi bardzo szybko. Przepraszam, Wysoki. Chciałem złożyć wniosek. Tam jest rozrywka, której dokonał biegły. Ja chciałem złożyć rozrywkę, której my dokonaliśmy, żeby sąd też wiedział, co jest opisane. Tutaj biegły określił miejsce położenia policjantki w tym miejscu. My stwierdzimy, że pani policjantka stała tutaj. Chciałbym, żeby to... Czyli gdzie tutaj? Tutaj, na poboczu, czyli wiązka szła w ekran. Za chwilę będziemy składać dalsze wnioski dowodowe. Ale czy to się różni czymś? Nie, poza tym, że przynieśliśmy miejsce, w którym jest rzeczywiste położenie policjantki. Nie to sobie go ustalił sobie z sufitu. To żeśmy zmienili. Okej. Okay. W tym miejscu obrońca obwinionego składa do akt sprawy. Zdjęcie satelitarne. Tak, to jest to samo zdjęcie, które wykorzystał biegły. Z oznaczeniem rzeczywistego miejsca, które zdaniem obwinionego, czy tam obrony. W którym zdaniem obrony stała policja. Proszę. Ja bym prosił, żeby okazać to. I w tym miejscu przewodnicząca na wniosek obrońcy, okazuje świadkowi złożone zdjęcie. Prosiłbym, żeby pani policjantka mogła podejść i powiedzieć jedną rzecz. Pan biegły ustalił, że pani stała w tym miejscu, prawda? Sądzę. Proszę bardzo. Pan nie ustalił, że pani stała na środku pasa ruchu. Prawda? Tak. To jest istotne, wie pani, w sprawie, bo to powoduje, że zupełnie inaczej się rozkłada wiązka radarów, w którym pani pracowała. Obrona stwierdzi, że pani stała na skraju poboczu. Czy pani jest w stanie powiedzieć, gdzie pani stała, czy pani to pamięta?
Na podstawie tak, takiego życia. Wcześniej, za pierwszym razem. Tak, jak to mówiłam wcześniej. Nie jestem w stanie określić dokładnego miejsca. Dokładnego miejsca, gdzie pani stała, tak? Dokładnego miejsca. Tak jest, tam to było około 2 lat temu. To było około 2 lat temu. Słyszałem, że w tym miejscu chciałem złożyć 9 wydruków z zapisu kamery, która była zamontowana w pojeździe pana Chodzińskiego. W tym miejscu z pytaniem, czy pani policjantka rozpoznaje się w czasie dokonywania pomiaru i czy to jest to zdarzenie? To są po kolei, żeby ich też nie pomieszać w zapisach, bo to jest kasz po kasz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. 9. Czyli zaraz ponumerujemy, żeby nie było. Przepraszam, nie pomyślałem, że coś trzeba Składę tak, sprawy 9 wydruków z kamery, żeby nie odtwarzać nagrania, będzie szybko. Z kamery zamontowanej w samochodzie obwinianego. Rozumiem, ale nie wtedy, tylko... Nie wtedy, to jest z momentu zdarzenia. W samochodzie obwinionego w momencie zdarzenia. Ja bym prosił, żeby okazać to zdjęcie pani świadek. Zdarzenia i wnosi o okazanie zdjęć. No nie chcemy filmu z panem, żeby musieli go odtwarzać, więc będzie szybciej po prostu. Proszę. Przewodnicząca okazuje świat kopii. Przewodnicząca okazuje świat kopii. Złożone zdjęcia. Tak, potwierdzam. Czy potwierdza pani, że tak, to jest? Tak. Że to jest co? Że no, to moja osoba jest na tych zdjęciach. Potwierdzam, potwierdzam, że to moja osoba jest. Proszę pani, to jest moment, kiedy mój klient na pierwszym zdjęciu wyjechał na to wzgórze, prawda? Czy pani w tym momencie musiała podjąć pomiar, bo to za wzgórze pani nie mogła. Czy pani stała w tym miejscu, gdzie to jest umieszczone na tym zdjęciu? Ja dokonałam w tym momencie. A czy mogła pani dokonać pomiaru przed wjazdem na wzniesienie, czy nie mogła pani dokonać? Przed wjazdem na wzniesienie nie mogłam dokonać pomiaru. No, przed wjazdem. Tak, to jest moja osoba. Moment. Przed wjazdem na wzniesienie nie mogłam dokonać pomiaru. Proszę bardzo. Czy na pierwszej fotografii, to jest pierwszy moment, kiedy ta kamera nagrała panią po prostu to zdarzenie. Czy pani stoi na środku pasa ruchu, czy pani stoi na poboczu? Czy na której fotografii? Tak, Na pierwszej. To jest pierwszy kadr Wysokiej Sądzie. Tutaj widać policjanta, jeśli można. Tutaj. O tu. Pas ruchu jest o tu. To jest cały szeroki pas ruchu. Policjantka stoi wyraźnie na poboczu. Proszę bardzo. Czyli pani potwierdza, że pani stała na poboczu. Dobrze. Na fotografii oznaczonej numer 1 widać panią, jak stoję przy pasie ruchu. Proszę bardzo. Proszę świadka. Czy to jest to miejsce, w którym jest to pobocze? To jest fotografia widoku, jak gdyby z miejsca pomiaru. Ale w co sądzę? Nie sam na chodniku, tylko przy pasie ruchu, z tego, co widać. Nie jest na chodniku. To już jest zrobione też tutaj na wieży. Ja nie stałam na chodniku, tylko przy pasie. Nie chodzi o to, czy to jest, bo tu widać wjazd, prawda? Czy to jest to miejsce? Pani nie zaprzecza, że to jest to miejsce. Ale zaraz, jeszcze to mam na coraz lepiej. Tak, na okazji, jaki jest widok w tym miejscu, w tym zdjęciu? W tym miejscu obrońca składa tak sprawę. Zdjęcie czego pani nazywa się? Widoku z miejsca tego wjazdu, na którym był zapakowany radiowóz i gdzie stała pani dokonując pomiaru. Widoku z miejsca, w którym był zaparkowany radiowóz, w trakcie pomiaru. Tak, to jest urządzenie, które jest na kablu. W trakcie pomiaru i miejsca, gdzie stała policjantka w trakcie pomiaru. Miejsca, gdzie stała policjantka w trakcie pomiaru.
trakcie pomysłu. To wysoki sądzę, żeby też może było jasność. To jest zdjęcie wykonane w dniu zdarzenia, tylko jest pod słońce i dlatego jest mniej wyraźne. Bo pan wykonał od razu mi w momencie po zatrzymaniu, zrobił te zdjęcia, gdzie państwo stali. I na Przemysławu w tym miejscu obrońca, składa za sprawę zdjęcie radiowozu wykonane w dniu pomiaru. Panie mecenasie, czy w związku z tym zdjęciem jakieś pytanie? Tak, czy świadek potwierdza, że to jest z tego miejsca wykonane, gdzie świadek miał zaparkowany radiowóz i gdzie świadek stał i dokonywał pomiaru? Takie sądzę. Tak jak jest widoczne zdjęcie. Nie jestem w stanie, tak? Oczywiście, jeżeli tak wygląda na zdjęciach, że tu stał, no to... Czy to jest, jeszcze raz pytanie może, czy to jest to miejsce, z którego pani jest? Tak, no to miejsce, gdzie wykonywaliśmy kontrolę prędkości. Tak, to jest to miejsce. Tak. To jest to miejsce, gdzie dokonywaliśmy pomiaru prędkości. Dziękuję wysoki sędzie. I to, żeby była jasność właśnie na okoliczność ustalenia miejsca, prosiłbym o najpierw przesłuchanie biegłego, a dopiero później umożliwienie mu zapoznania się ze zeznaniami świadka, bo biegły w tym zakresie opinię zmanipulował. Dobrze. To była ta okoliczność, której nie chciałem, żeby biegły to usłyszał wcześniej, że to biegły wskazał to w opinii nie z zeznaniami. A może jeszcze jednak. Chciałbym, żeby nie wciągać w jakieś potyczki, które pana mecenasa. Ale co mi pani, no mamy sytuację zabrana panu prawa jazdy. No niech pani zrozumie, to jest dramat tego człowieka. No. Jeszcze może dwa pytania. Czy stanie rozliczenie chce uczestniczyć w moich potyczkami czyimiś? Jest, tak? To nie było zatrzymanie prawa jazdy, nie było widzimy się, tak? Bo ujawniłam wykroczenie i to jest uregulowane prawnie. I to nie jest moje widzimy się, czy ja panu zatrzymałam prawo jazdy. Pani jest przekonana, że pomiar był prawidłowy, ale to jest pani prawo. Do takiego przekonania. To będzie sąd weryfikował. Oczywiście tak, to chcę być w jakiejś potyczki, tak, pomiędzy tutaj... W tym miejscu świadek oświadcza, że nie chce być wciągany, w tym miejscu świadek potyczki, oświadcza, tak? Że nie chce być wciągany w czyjeś potyczki i dokonała zatrzymania prawa jazdy. To jest uregulowane prawem, tak? Bo jeżeli dokonała zatrzymania prawa jazdy, bo to było uregulowane prawem. Proszę pani. Uregulowane prawem. Mam jeszcze jedno pytanie. Pani znasz jeszcze moment. Na pytania obrońcy świadek zeznaje. Proszę panią, czy pan biegły pytał, czy po przeciwległym pasie ruchu poruszały się inne pojazdy, czy pani to pamięta? Bo w protokole pani zeznań tego nie ma, ale jest to nagranie z poprzedniej rozprawy, że pani powiedziała, że pani tego nie pamięta. Że nie jest w stanie pani. Bo ja panu pytałem właśnie specjalnie o to, czy po drugim pasie ruchu w drugą stronę jechały inne pojazdy. Pani powiedziała, że nie wykluczam. Biegły się w ogóle do tej tezy pani nie odwrócił. Czy pani biegły o to pytał? Nie pamiętam, czy pytał. Nie pamiętam, czy biegły. Czy biegły pytał mnie, czy na przeciwległych pasach ruchu odbywał się ruch pojazdu. Ruchu odbywał się. W momencie pomiaru, bo ja o to pytałem. Pani powiedziała w poprzednich swoich zeznaniach, że tego nie wyklucza. Tego nie ma w protokole. To jest W momencie pomiaru. Pani powiedziała, że tego nie wyklucza, ale to nie jest w protokole ujęte. Zaraz po tych zeznaniach świadka tu pada na nagranie. To jest oczywiste do ustalenia. Protokół zresztą ten jest skrócony, to tak jest taka jest istota, jak będzie protokołu nagrywana. Proszę. Proszę pani, czy świadek pamięta, czy obwiniony gwałtownie hamował, czy nie? Czy się normalnie zatrzymał? Niestety nie pamiętam. Niestety nie pamiętam. A był pisk opon? Momencik, panie mecenasze. Nie pamiętam, czy obwiniony normalnie hamował. Proszę bardzo. Czy był piskofon, czy było słychać z placu taką charakterystyczną awersję? Wysokie sądzie. To było dwa lata temu. Ja nie pamiętam szczegółów z tego dnia. Wcześniej to było dwa lata jestem temu. Jestem tylko człowiekiem. Dwa lata temu i ja nie pamiętam. Nie pamiętam szczegółów z tego dnia. Przepraszam, to są wszystkie, które były zbiegłe. Reszta może być zrobiona. Szczegóły z tego dnia. Dobrze, czy jeszcze jakieś pytania do świadka?
Będą, ale już mogą być wobec coś niebiegłego, dlatego ja nie już mówię, że... Ale to świadek będzie oczekiwać na... ma świadek jeszcze oczekiwać na korytarzu na kolejne pytania, tak? Nie, w obecności biegłego kolejne pytania. Nie zrozumiałam, jak to w obecności biegłego będą kolejne pytania. No bo biegły powiedział, że chciałbym móc brać udział w przesłuchaniu świadka. Ja mówię, te serce... Rozumiem, czyli tą część rozumiem, że ta urzędnica przesłuchania świadka. Czyli możemy już zaprosić biegłego. Tylko prosiłbym Wysoki Sędzio, żeby była jasność. Ja chciałbym zadać te same pytania, jak on ustalił miejsce pobytu policjantki w tym miejscu, gdzie ustalił opinii, przed tym, żeby się zapoznał, co powiedziała dzisiaj pani świadek. Bo ja chcę podważać opinię, że biegły sobie pozakładał pewne rzeczy, a ta opinia jest nierzeczywista, nierzetelna. No biegły ustalił sobie z kosmosu, gdzie stała policjantka w momencie pomiaru. Ustalił na środku pasażera, żeby mu pasowało, żeby pomiar uznać za prawidłowy. Zrobił to pod tezę. Ja to udowodnię, tylko proszę mi najpierw pozwolić zadać pytania biegłemu, zanim się zapoznał z tym, co tego się robi. Czyli obrońca oskarżonego wnosi o możliwość zadawania pytań biegłemu, zanim zapozna się z tym fragmentem zeznań świadka z dzisiejszej rozprawy. Tak. Jeszcze pytanie, jeszcze momencik, pana biegłego teraz zaprosimy. Zeznań świadka i przewodnicząca. Przewodnicząca zarządziła testami biegłego. Sobie zajmie miejsce tutaj, bo to jest tak już olbrzymi ścisk, że nie ma możliwości. Proszę bardzo. Musimy być oskarżycielem też. Ale to niestety no, ta sala jest taka, jaka jest, ma ograniczoną bardzo pojemność, więc tą ławę mam. Czy pan ma jakieś pytania do pani? Czy ja jeszcze miałem pan ma jeszcze, pan mecenas. Proszę pani, czy to urządzenie sala u was będzie używane? Świadek ma wiedzę oczywiście. Są na magazynie, a to się pobiera i mierzy tą prędkość, nie jestem w stanie. Czyli jakie urządzenia? Radarowy miernik prędkości. Jaki? Jaki? Jaki dokładnie? Radarowy. Tak, jaki? No radar. Radarowy miernik prędkości. Rapid, radarowy miernik prędkości. Rapid jest na... W magazynie tak u nas ze sprzętem, gdyż jest u nas na magazynie. Jest u nas na magazynie ze sprzętem. Nie ze sprzętem, ale... Ale nie jestem w stanie powiedzieć. Ktoś go pobiera i nie jestem w stanie powiedzieć, czy ktoś go pobiera i używa. Proszę. Proszę pani, a czy jakieś pismo wpłynęło na przykład z Głównego Urzędu Miarne, które się pan biegł, akurat z opinii powołał, które jakby, nie wiem, pan waliduje niesprawność metrologiczną tych urządzeń, jakieś były szkolenia w tym zakresie dotyczące rafidów państwa w komendzie? Sądzę, nic mi o tym nie wiadomo. Nic mi o tym nie wiadomo, o czym dokładnie tu pani to ustawiło? O tym piśmie. O tym piśmie z Głównego Urzędu Miarne. Głównego Urzędu Miar. Proszę bardzo, panie przewodniczący. Czy panu mamy jakieś pytania? Może jeszcze. Dobry wpływ do pana biegłego. Pan biegły ma jakieś pytania? Jedno jedyne pytanie, to będzie już w zasadzie powtórka. Pytanie do świadka. Czy świadek jest pewna, że w momencie pomiaru widziała tylko jeden pojazd zbliżający się? Tak było napisane gdzieś tam w tych zeznaniach, więc chciałbym tego jeszcze o potwierdzenie tego faktu. Tak. Jestem pewna, że jeszcze raz tą zdaniem, jakby pani mogła to powiedzieć, że tak jak wcześniej zdanie, że jestem pewna i potwierdzam, że w momencie pomiaru tego pojazdu. Że w momencie dokonania pomiaru tego pojazdu. Co było? Nie było innego pojazdu obok. Nie było innego pojazdu obok. Nie było innego pojazdu obok. Proszę. Ja nie mam więcej. Mogę? Ja dziękuję. Jeszcze.
Czy ewentualnie jeszcze po przesłuchaniu biegłego strony mają jakieś pytania do świadka, ewentualnie zgłaszają? Świadek, bo chcemy ustalić, czy świadek ma oczekiwać, czy już może, tak powiem, czy jakieś pytania ewentualnie... Wysoki sąd przecież ma też doświadczenie procesowe. Nie, oczywiście, ja tylko zgłaszam pytanie, to pytanie, czy konfrontacja świadek... będzie potrzebna, czy nie, no za chwilę posłuchamy biegłego i się okaże. W pracy, jeżeli tylko taka możliwość. To potem tego sąd panią zwalnia, już strony nie mają pytań, pani jest już wolna. Świadek opuszcza teraz. Zapraszam biegłego. Ja się tu rozłożyłem z tym wszystkim, a mogę tu zostać ewentualnie? Nie bardzo, bo się nie zdawało, bo się na ten. Muszę się poskładać z powrotem do wysoki sąd. Stoi biegły Andrzej Jąder. Proszę bardzo pana, dowód osobisty. Ja sobie te papiery muszę tu wziąć pomoc. Stoi biegły Andrzej Jąder. Jakby pan mógł wyjąć, bo sąd nie jest w stanie odszyfrować. Nie, ale to z tyłu wszystko. Zapraszam pana za barierkę. Biegły Andrzej Jąderko. Ile pan ma? 53. Lat 53. Jest pan z biegłym z listy... Sądu Okręgowego w Częstochowie. Biegły z listy Sądu Okręgowego w Częstochowie. W Bielsku Białej, Katowicach i Gliwicach. W Bielsku Białej, Katowicach i Gliwicach. Pan obcy. Tak jest. Był pan karany za składanie fałszywych Nie. zeznań. Proszę bardzo, pana dowód osobisty. Obcy i niekarany. Jeszcze pouczę na treści artykułu 233, paragraf 4, którego biegły rzeczoznawca tłumacz przedstawia fałszywą opinię ekspertyzy o tłumaczenie mające służyć na dowód postępowania określonym w paragrafie pierwszym podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Pouczona treści artykułu 233, paragraf 4. Powołuje się pan na treść złożonego przyrzeczenia po objęciu funkcji biegłego. Powołuje się na treść złożonego przyrzeczenia przy objęciu funkcji. I biegły Andrzej Jąderko opiniuje. Na początku chciałem powiedzieć, opiniuje. Czy podtrzymuje pan złożoną dalej sprawę? Oczywiście podtrzymuje, czyli opinię, tak. Podtrzymuje złożoną dalej sprawę. Opinię. Proszę bardzo. Chciałem powiedzieć, że do tej pory wydawało mi się, że mnie wiąże z sądem stosunek cywilnoprawny. Dowiedziałem się od pana mecenasa, że jestem funkcjonariuszem publicznym. Bardzo mi miło, bo to do tej pory sądziłem, że z sądem wiąże mnie stosunek cywilnoprawny, a od pana mecenasa dowiedziałem się, że jestem funkcjonariuszem. Ale już przechodząc do meritum tej sprawy. I to jeszcze Wysoki Sądzie przed meritum, ponieważ panu mecenasowi było wolno, to mnie też chyba bardzo bym prosił, aby Wysoki Sąd zabezpieczył materiał telewizji Polsat sprzed wejścia do tutejszej sali, gdzie pan mecenas powiedział, że ja kłamię dokładnie. Nie wiem, o co chodziło, ale powiedział, że kłamię. Powiedział, że jest to nagrane, to bardzo mi miło z tego powodu, że jest to nagrane. Choć nie wiem, w jakiej sprawie. Pan mecenas przed salą, tak? Przed salą, tak. I stwierdził, że jest to nagrywane, wskazał na kamerę telewizji. Powiedział, że ja kłamię,
Chodzi mi o jakieś sprawy. I jest to nagrywane przez Telewizję Polsat. Wskazał pan mecenas ręką kamery Telewizji Polsat, więc myślę, że jest to nagrana przez stężekanę. Jednocześnie wskazał. Powiedział, to wszystko się nagrywa. I jednocześnie wskazał kamerę Telewizji Polsat. Tak, lecz nie sprecyzował, w jakim aspekcie jest to kłamstwo moje. Lecz nie sprecyzował, w jakim aspekcie jest to kłamstwo. Proszę powiedzieć, co chciałby pan odnośnie tej opinii powiedzieć? Czy ja już więcej, pytania? Wysoki Sądzie, no nie bardzo mam więcej cokolwiek do dodania. Dla mnie sprawa tej opinii jest jakby dwupłaszczyznowa. Nie mam nic więcej do dodania. Sprawa tej opinii jest dla mnie dwupłaszczyznowa. No, czyli dwa aspekty tam występują w tej opinii. Występują dwa aspekty. Pierwszy to jest sam pomiar prędkości dokonanych w danym miejscu i czasie. To jest sam pomiar prędkości. Prędkości dokonanej w danym miejscu, i czasie. Natomiast temat drugi. Jest to samo użycie urządzenia Rapid 1A. Używanie przez policję urządzenia Rapid 1A. Tak. Przez policję. I tutaj w zupełności zgadzam się ze stroną, czyli z panem obwinionym, z panem mecenasem, zgadzam się z opinią pana profesora Wyzgowskiego, która została tam dołączona do akt. Obrońcą i opinią profesora Mezylewskiego. Która została załączona do akt. Jednak otrzymałem od Głównego Urzędu Miar interpretację prawną, Urzędu Administracji Miar, tak, w sprawie używania tychże mierników. Przyjąłem ją do wiadomości, ponieważ jest to organ uprawniony do wydawania tego typu. Przyjąłem ją do wiadomości. Ja mam taką zasadę, Wysoki Sądzie, że nie dyskutuję z decyzjami administracyjnymi uprawnionych organów. Ani z interpretacjami prawa, jeżeli są do tego uprawnione. Ani z interpretacjami prawa organów, jeżeli są do tego. Zresztą napisałem to w opinii bardzo skrótowo, odniosłem się do tego jeszcze raz. Także Wysoki Sądzie, ja nie jestem prawnikiem i nie chciałbym zabierać tutaj głosu w temacie, czy ten przyrząd jest używany prawnie czy bezprawnie. Przyrząd jest używany prawnie czy bezprawnie. Natomiast na pewno jest dopuszczony przez odpowiedni organ administracji miar do użytkowania. Niemniej to oceniać. Czy był dopuszczony w momencie zdarzenia? Był dopuszczony w momencie zdarzenia. Do użytkowania. Prawomocną decyzją administracyjną, bo takową jest świadectwo legalizacji. Prawomocną decyzją administracyjną. A jeżeli chodzi o sam pomiar, samą technikę wykonania pomiaru, nie będę się już powtarzał, bo wszystko opisałem. Wszystko zostało opisane w opinii. Dobrze.
To możemy przystępować do tego. Tak, proszę bardzo, panie mecenasie. Dobrze. Najpierw może to, co myślę, będzie najmniej bezsporne w tej sprawie. Prosiłbym o okazanie karty 146, czyli tego wyrysu, który biegły sporządził biegłemu. Tak. Biegłem ma przed oczami, to może tak, jest tak, żeby wyglądać w ten sposób. Proszę biegłego, proszę powiedzieć, biegły oznaczył najbardziej prawdopodobne pozycja pojazdu odmienionego w chwili pomiaru prędkości. Tak jest. Czy w tym miejscu jest najwyższy punkt wzniesienia wiaduktu, za którym stała policjanta dokonująca pojazdu? Nie, nie, to już jest ale, za, to już jest troszeczkę za wzniesieniem. Ale zaraz, czyli który punkt jest za wzniesieniem? To jest, ja o tym mówię, Wysoki Sejm. O który punkt? Najbardziej prawdopodobna pozycja pojazdu odmienionego. Czyli jeszcze raz pan powie, że... Najbardziej prawdopodobna pozycja pojazdu odmienionego. To ci powiem w ten sposób. Czy on jest na samym wzniesieniu, czy trochę niżej, tutaj do pomiaru nie ma znaczenia, ponieważ urządzenie radarowe... Czy on był przed wzniesieniem samochodu? W jakim sensie? Ale od której strony patrzy? Patrząc od policjanta. No to mógł być na szczycie albo przed, tutaj to nie jest krytyczne. Od policjantki, tak. Jeżeli chodzi o najbardziej prawdopodobną pozycję pojazdu obwinionego. Najbardziej prawdopodobną pozycję pojazdu obwinionego w chwili pomiaru prędkości. To pojazd... Mógł być na samym wzniesieniu lub bliżej funkcjonariuszki. Na samym wzniesieniu. Bądź bliżej. Czy pojazd bądź pan mecenasie, bliżej funkcjonariuszki. Pojazd i działanie skończyć jeszcze. Ja przepraszam bardzo, to ja tutaj udzielam głosu i proszę bardzo, żebyśmy głosować, bo też musimy prowadzić protokół, więc proszę bardzo, pan się jeszcze wypowie. Tożsama jest tutaj, czy do tego ta fotografia numer 2. Tożsama jest tutaj fotografia. Numer 2, która fotografia? Numer 2 na stronie 8. 142. Na stronie 8 opinii. Ja to prawnie mam. Numer 2 na stronie 8 opinii. Mniej więcej, znaczy pojazdy znajdujące się mniej więcej w tym miejscu już można było, znaczy można było mierzyć ich prędkość. Pojazdy znajdujące które, które znajdowały się w okolicach tego miejsca widocznego. Znajdujące się na mniej więcej w okolicach pojazdu widocznego na fotografii 2. Mniej więcej w okolicach pojazdu widocznego na fotografii 2. Już były, można powiedzieć, w cudzysłowie widoczne dla radaru. Już były i można było mierzyć widoczne. Już były widoczne dla radaru. No, jest radar. Bardzo ważną sprawą jest, Wysoki Sądzie, że ta odległość nie jest krytyczna. Ona nie jest najistotniejsza dla pomiaru. Ten pojazd, kiedy już no, jest... Ta odległość nie jest krytyczna. Nie jest krytyczna, czyli... W każdej bliższej, mniejszej odległości również mogły być dokonane pomiary. Czyli w każdej mniejszej odległości od urządzenia, tak? Czy od urządzenia też mógł być... I dokonany pomiar, tak. Też mógł być dokonany. To jest to, co mówiłem przed chwilą. Radar musi, jak to się w cudzysłowie mówi, widzieć obiekt poruszający się. Widzieć obiekt poruszający. Tak jest. Proszę bardzo. Proszę biegłego, czyli w momencie pomiaru pojazd nie mógł się znajdować, patrząc od strony policjanki, za wzniesieniem. Absolutnie, bo nie byłby zmierzony. Dziękuję. Pojazd w momencie pomiaru nie mógł znajdować się za wzniesieniem, od strony policjanki. Znajdować się za wzniesieniem, patrząc od strony policjanki. Proszę biegłego, na tym schemacie biegły zaznaczył, że odległość od miejsca, gdzie jest ta zatoka, do miejsca, gdzie ten pojazd już był widoczny, czyli był na szczycie tego, na wzgórzu, powiedzmy, na wzniesieniu, to jest max 110 metrów. Czy biegły dokonał pomiaru tej odległości? Dokonałem pomiaru tej odległości, tak. Czyli jakiej? Jeszcze raz pan powie pełnym zdaniem. Dokonałem pomiaru jakiej odległości? Między... Ale to nie do pana mecenasa jest to pytanie, czy do pana biegłego? Nie, pan mecenas między... pan biegły ma odpowiedzieć pełnym zdaniem. Między urządzeniem, tak to nazwijmy, pomiarowym. Urządzeniem pomiarowym.
pojazdem? A najbardziej prawdopodobnym miejscem położenia pojazdu w chwili pojazdu. Prawdopodobnym. Najbardziej prawdopodobnym, to nie jest dokładnie. Miejscem położenia pojazdu. W chwili pomiaru, tak. Pojazdu. Tak jak mówiłem wcześniej, każde bliższe miejsce jest również prawdopodobne. Każde bliższe miejsce jest także prawdopodobne. Nie chodzi o to, czy to jest możliwe, jest dalsze miejsce. To znaczy, ja już powiedziałem, jeżeli nie widać pojazdu, to pomiar jest niemożliwy. I to jest bezdyskusyjne. Jeżeli nie widać pojazdu, to pomiar jest. Proszę biegłego. Jeszcze pani mecenasie, pojazd jest niemożliwy. To jest pomiar. Pomiar, tak. To jest bezdyskusyjne. Proszę biegłego. Panie mecenasie, to jest bezdyskusyjne. Proszę bardzo. Pan przebiegłego. Biegły w swojej konkluzji napisał, że jest oczywiście błąd możliwości pomiaru i przyjmując najniższą prędkość, jaką jechał pan Chodzyński w momencie pomiaru, to jest 116 km na godzinę. Tam jest literówka oczywiście, to jest 145 km. Jeszcze raz, to raz. Karta 145. A, metrów na godzinę, tak. Jest metrów, ale to wiadomo, co. To jest oczywiste. Oczywiste. Ale w którym miejscu? Ostatnia strona opinii. Ale to dobrze, ale aha. Tutaj jest. To ostatni akapit, przed kreską. Tutaj. Tylko to jest literówka, 116 km. Czyli nie o to mi chodzi. Proszę biegłego, proszę powiedzieć. Biegły ustala odległość od miejsca pomiaru do miejsca, gdzie znajduje się pojazd, maksymalnie zakładając 110 km. Uznają, że mój klient jechał najwolniej, jak się da, 116 km na godzinę. Proszę powiedzieć, ile trwa czas reakcji kierującego pojazdem na sygnał do zatrzymania się, statystycznie? Statystycznie? Pół sekundy? Statystycznie czas... Zależy, w jakim stanie jest człowiek, w jakim wieku. Czas reakcji kierującego na sygnał do zatrzymania. Na sygnał do zatrzymania się. Wynosi pół sekundy. Jak jest? Moment, panie mecenasie. Może być mniej, może być od 0,4 do 0,8 nawet. To różnie, zależy od człowieka. Może być mniej, może być mniej od 0,4 sekundy. Zależy od człowieka. W każdym podatku kryminalistyki jest napisane, że na sekundę, bo to znaczy, jest kierowca rajdowy. Ale to znaczy, okay. Jest polemika. Druga kwestia. Nie, proszę Wysokiego Sądu, ja już pytanie zadaję. Druga kwestia. Jaki jest czas reakcji pojazdu przyjęty statystycznie? 0,2 czas reakcji hamulców. Czas do 4. Reakcji. To chodzi o czas zadziałania hamulców. Nie ma czegoś takiego jak czas reakcji. Systemu hamowania. No to o tym mówimy, tak. 0,2 sekundy. Cześć reakcji systemu hamowania, tak? Biegły, pamiętasz, panie mecenasie, jeszcze nie udzieliłam panu głosu, żeby sobie zadać. Chciałem tylko zwrócić uwagę Wysokiej Sądzie, że nie jestem biegłym od systemów hamowania, ani od tego. Ja przyjąłem, że pojazd został zmierzony i zatrzymany. Nie zajmowałem się drogą zatrzymania pojazdu. Ale przepraszam bardzo, ale to nie ma się odbywać w formie rozmowy pomiędzy panami. Tutaj jakieś zasady obowiązują, także ja proszę, żeby nie wypowiadać się, jeżeli ktoś nie będzie miał udzielonego głosu. Bo jeszcze nie skończyliśmy jednej kwestii, więc... czyli czas reakcji systemu hamowania wynosi od 0,2 sekundy do... 0,4, ale to są wiadomości, że tak powiem, potoczne moje, ja nie jestem od tego specjalistą. 0,4 sekundy, ale to są moje, jeszcze Musiałbym to sprawdzić dokładnie. Ale to są moje potoczne wiadomości, ja nie jestem biegłym od... Znaczy, tak, w tej opinii nie zajmowałem się tym tematem w ogóle. Od tego, ja w tej opinii nie zajmowałam się. Wysoki Sądzie, nie zajmowałem się. Było właśnie do tego oświadczenie, że z opinii, które mam rekonstrukcję w wypadku drogowym, przyjmuje się czas reakcji kierującego sekundę i czas reakcji pojazdu sekundę. Tak się przyjmuje. I teraz proszę biegłego. Biegły ustala odległość miejsca, gdzie się znajdował pojazd do miejsca, gdzie był dokonywany pomiar na 110 metrów na 110 metrów. Jeżeli pojazd jechał 116 metrów i kilometrów na godzinę, to poruszał się on około 30 metrów na sekundę. Dokładnie tak właśnie. Około 30 metrów na sekundę. Proszę zatem wyjaśnić, jak pojazd ze 116 km na godzinę po przejechaniu 60 metrów zatrzymał się przed policjantką ze 116 km na godzinę, bo wtedy dopiero zaczyna działać hamowanie, na 44 metrach bez gwałtownego hamowania albo bez rozjechania policjantki. Jak to jest możliwe? Nie wiem, jak to jest możliwe, natomiast nie było takie zadane pytanie przez sąd. Nie wiem, jak to jest możliwe. Panie mecenasie,
mecenasie, panie mecenasie. Ja oceniam prawidłowość pomiaru, a nie panu. Ale pan również, bo panowie się wdajecie w dyskusję. Tutaj są naprawdę niepotrzebne żadne emocje. Ja widzę, że jednak są emocje, bo tutaj panowie zbyt szybko wypowiadacie wszystkie swoje kwestie i to się odbywa na zasadzie rozmowy. Proszę, żeby tutaj uspokoić te emocje. Nie wiem, jak to jest możliwe, że obwiniony jadąc z prędkością 116 km na godzinę mógł zahamować. Nie wiem, czy to jest możliwe, bo jak to jest możliwe, to jakby powątpiewał w to. Nie wiem, czy to jest możliwe. Tak zapiszemy. Został skutecznie zatrzymany, na pewno tak było. Nie wiem, czy to jest możliwe. Na pewno został skutecznie zatrzymany. Czy to jest możliwe, że obwiniony jadąc z prędkością 116 km na godzinę mógł zahamować na odcinku tych 44 metrów, tak? Ja tego nie obliczałem po prostu. Zahamować przed policjantem, tak? Tak jest. Z tego co pamiętam, to droga hamowania... Droga hamowania mniej więcej ze 100 km na godzinę to jest 36-38 metrów. Mniej więcej ze 100 km na godzinę. To jest mniej więcej, panie mecenasie. Ale to może panie być, mecenasie, to jest wiedza potoczna z tego, co ja pamiętam. To jest mniej więcej ile? 30. No to jest 30 do 40 metrów, tak mniej więcej się 30 przyjmuje. Do 40 metrów. Ze 100 km. Tak, tak, znaczy ja powiem tak, nie zajmuję się tym, mówię to tak przy okazji. Więc nie zajmuję się tym. Nie jest to jakby moje opiniowanie w tym momencie. Mówię to tak przy okazji. Sąd nie zadał mi takiego pytania. Gdyby sąd mi zadał takie pytanie, to bym w tym temacie zgłębił przedmiot. Wysoki sądzie. Panie mecenasie, ja proszę następne pytania bez oświadczeń. Bez oświadczeń. Wysoki sądzie, prosiłbym o, jeżeli mogę, to ja mogę odczytać, bo proces jest kontradyktoryjny. Siódmą stronę opinii biegłego z karta 141. Czas reakcji po zauważeniu pojazdu 2,5 sekundy. A dzisiaj biegły mówi 0,2 sekundy, 0,4 sekundy, plus 0, plus dodać 0,2 sekundy, plus 0,2 plus 0,4. To która prawidłowa jest wartość? 2,5 sekundy, to co ja mówię? Czy to co biegły dzisiaj zadał? Nie. To jest opinii biegłego, to nie jest ze mnie, to jest biegłego. Wysoki sądzie, czas reakcji nie kierującego, tylko czas reakcji funkcjonariuszki po zauważeniu, bo trzeba zauważyć pojazd, skierować to urządzenie w stronę pojazdu, to pan tutaj mecenas myli. A to jest. Momencik, panie mecenasie, jeszcze nie udzieliłam panu głosu. Czas reakcji funkcjonariuszki po zauważeniu. Tak jest. Pojazdu to ile? No 2 do 2,5 sekundy, bo to trzeba się jakby złożyć do strzału. Do 2,5 sekundy. To jest po pomiarze przecież. Panie mecenasie. To jest przed pomiarem. Panie mecenasie. Czas reakcji funkcjonariuszki to po zauważeniu pojazdu to 2 do 2,5 sekundy. Tak? Gdyby była przygotowana na to, że coś nadjeżdża, to może i mniej, nawet i sekundy. Gdyby była przygotowana, że coś nadjeżdża, to może mniej. Nawet i sekundę. Może mniej, nawet i jedną sekundę. Potem mamy czas pomiaru od 0,5 do 1 sekundy, to mniej więcej, to w zależności od tego, z jaką prędkością samochód jedzie. Czas pomiaru od 0,5 do 1 sekundy. Tak, pomiary są bardzo, bardzo krótkie, w zależności od tego, jak szybko porusza się pojazd. Krótkie, w zależności od tego, jak porusza się pojazd. To jest już, Wysoki Sądzie, wiedza ściśle techniczna. Ja nie chciałem się wgłębiać bardzo głęboko w jakby zasady działania tego urządzenia radarowego. Mamy czasy pomiaru nawet milisekundowe, jeżeli samochód idzie bardzo szybko, ale już dla porządku przyjąłem te 0,5 do 1 sekundy, ale trzeba pamiętać, Wysoki Sądzie, o jednej rzeczy, że to jest wszystko przed zakończeniem pomiaru, czyli dopiero od tego momentu zaczyna się dziać to, co mówi pan mecenas, czyli podanie sygnału do zatrzymania, reakcja kierowcy, reakcja hamulców i tak dalej. Że to wszystko i dopiero jest, po tym czasie liczymy te 110 czy 120 metrów. Przed zatrzymaniem, tak. Przed podaniem sygnału do zatrzymania. Podaniem sygnału, przed podaniem sygnału do zatrzymania pojazdu. Czyli te 100 ileś metrów, o których ja mówię, bo to nie jest, jeszcze raz powtarzam, temat krytyczny. Jeżeli będziemy się tutaj czepiali jednego metra, to dojdziemy do różnych absurdów. Mogło to być również 120 metrów albo 125.
Ja stwierdziłem... A samochód na 120 mnie, km nie na godzinie nie zachowuje na 120 km. Panie mecenasie, ale panie mecenasie, pan nie wtrąca swoich uwag w trakcie wypowiedzi biegłego. No przecież jakiś chyba trzeba zachować w tym wszystkim uwag. Jeżeli biegły odpowiada, to pan nie odpowiada za biegłego. Biegły udziela odpowiedzi na zadane przez pana pytanie, a pan wtrąca swoje wypowiedzi na ten temat. Jeżeli ma pan inne zdanie, to wie pan, w jaki sposób inny można je zaprezentować. Także jeszcze raz powtarzam, ta odległość nie jest krytyczna, ponieważ nie jestem w stanie odtworzyć dokładnie zdarzenia przeszłego, które miało miejsce ponad rok temu. Nie jestem w stanie odtworzyć zdarzenia przeszłego. Zdarzenia przeszłego. To są wszystko hipotezy, które można powiedzieć w cudzysłowie, że są robione około i tylko tak to można zrobić. Które są robione około. Tak. I najważniejsze to jest to, że jak mówię, te metry, które tam były przeze mnie w przybliżeniu oszacowane. Najważniejsze to, że metry, które są przeze mnie w przybliżeniu oszacowane. Tak. Przeze mnie w przybliżeniu. Oszacowane. Odnoszą się tylko i wyłącznie do podania sygnału do zatrzymania, reakcji kierowcy i drogi zatrzymania samochodu. Odnoszą się do podania sygnału, tak. Reakcji kierowcy i drogi zatrzymania pojazdu. Drogi zatrzymania to jest reakcja hamulców i droga hamowania. Mogę tu powiedzieć Wysoki Sądzie, że dla mnie nie jest to dziwne, że można zatrzymać pojazd ze 100 km na godzinę na dystansie 120 czy 110 metrów. Można zatrzymać jest pojazd możliwe, ze 120 km na godzinę na dystansie 110-120 metrów. Panie mecenasie, znowu pan odpowiada... Takie jest moje zdanie, ja się mogę mylić w Wysokim Sądzie. Każdy jest człowiekiem i mogę mieć jakieś wiadomości nie takie jak trzeba. Tym bardziej, że nie jestem biegłym w tym temacie. Dobrze, proszę biegłego, bo ja sobie to akurat sprawdziłem, ja sobie policzyłem, jakie są prędkości hamowania przy suchej nawierzchni i tak dalej, czyli najbardziej niekorzystne dla mojego klienta. Najlepsze, skuteczne hamowanie. Proszę biegłego, czas zatrzymania przy 116 km na godzinę to jest przynajmniej 70 metrów. Przy najbardziej... Droga, nie czas. Droga hamowania jest 70 metrów. Moment, w którym aktywnie zadziałały hamulce mojego klienta, to jest odległość 44 metrów od miejsca pomiaru. Czy ta informacja, jeżeli jest prawdziwa, bo sam sobie to zweryfikuje, wskazuje, że pomiar jest prawidłowy, czy to jest nieprawidłowy? Ta informacja o Wysokiej Sądzie niczego nie wskazuje, ponieważ samochód został skutecznie zatrzymany i skutecznie została zmierzona jego prędkość. Czyli jaka informacja? Jeszcze raz pan odpowie na to pełnym zdaniem. Proszę pana, Jeszcze raz pan mecenas powtórzy pytanie. Drogę hamowania, która jest wartością stałą. Nie jest wartością stałą. Nie jest wartością stałą, dlatego że samochód się nie zatrzyma w miejscu i to jest niemożliwe. To jest oczywiste dla każdego. Nie jest to oczywiste. Absolutnie. Prawa fizyki są... Proszę to zaproponować, że to nie jest oczywiste. No, jeżeli samochód się może zatrzymać w miejscu, to tak. Jeżeli może, to w ogóle nie wiem. Wysoki Sądzie, pan mecenas znowu polemizuje ze mną, ale ja nie powiedziałem, że może się w miejscu zatrzymać pojazd. Nie przed chwilą wsiadłem, to znaczy biegłem to powie. Nie. No jest nagrane, także będzie to sądu docenić. Proszę biegłego. Jeszcze raz zadam to pytanie. Jeżeli pojazd jest w ruchu, jest oczywiste, że nie może się zatrzymać w miejscu, będzie miał drogę hamulcową. Ale to nawet nie trzeba odpowiadać na takie pytanie. Proszę mi nie przerywać zadawania pytań. Jest matematycznie sprawdzalne, jest na to cała literatura kryminalistyczna, że droga hamowania pojazdu, który jedzie około 116 km na godzinę na suchej nawierzchni, wynosi minimum 70 metrów. Moment zadziałania systemu hamulcowego mojego klienta to nastąpić, według tego co biegły policzył, 110 metrów, 116 km na godzinę, nastąpił 44 metry przed funkcjonariuszką. Czyli pojazd musiałby przejechać jeszcze 30 metrów gwałtownie hamując. Czyli jest depnięcie po hamulce kolokwialnym. Czy taka okoliczność, że takiego hamowania nie było i taka okoliczność, że się pojazd zatrzymał przed funkcjonariuszką, wskazuje, że pomiar jest prawidłowy, czy nie? To jest dla każdego oczywiste pytanie.
Dla mnie nie jest to oczywiste pytanie, ponieważ pan mecenas nie zadał pytania, tylko wygłosił oświadczenie. Nie jest to oczywiste pytanie, bo pan mecenas... Ja się nie zajmuję tematem drugich hamowania, jeszcze raz powiem. Pan mecenas wygłosił oświadczenie. Dobrze, zadam to pytanie krótko. Czy jeżeli będzie matematycznie stwierdzona droga hamowania, która wyklucza prędkość 120 km na godzinę z uwagi na miejsce zatrzymania pojazdu, to czy ten pomysł jest pewny, czy nie? Nie można obliczyć drogi hamowania ani zatrzymania półtora roku czy rok po czasie. Można to zrobić rzeczywiście przy wypadku drogowym, gdzie są ślady na drodze, hamowania i tak dalej. Ale to jest ślepa uliczka. To nie w tym kierunku uważam tutaj, co powinniśmy dyskutować w ogóle. Aha. Ja nie opiniuję w temacie drogi hamowania, jedynie w temacie pomiaru prędkości. Ja bym nie panie mecenasie, w temacie, może pan jeszcze usiąść, drogi hamowania. A ja bym prosił, żeby powiem to, co pan w biegłym to bardzo jest ciekawe, że nie można po czasie ustalić drogi hamowania pojazdu. To znaczy, wszystkie opinie biegłych z rekonstrukcji wypadku są nieważne. Ale panie mecenasie, bez komentarzy. Ja prosiłam nie, bez komentarzy, tylko to już było to zaprotokołowane, panie mecenasie. Co, jakby pan słuchał, to sąd protokołuje, to z pewnością by pan to też zauważył, ale pan się zajmuje polemiką z biegu. Dlatego ja proszę o pytania, a nie o komentarze na temat opinii biegłego. Wysoki sądzie, te pytania i oświadczenia pana mecenasa nie mają nic wspólnego. Ale pana również nie proszę o ocenę tego, co mówi pan bieg, co mówi pan mecenas. Proszę biegłego, to teraz proszę wyjaśnić mi tego typu kwestię. Jeżeli zostanie powołany biegły z zakresu ruchu pojazdu, który stwierdzi, że na odcinku 110 metrów nie jest możliwe zatrzymanie pojazdu jadącego 120 km na godzinę, musiał się zatrzymać, nie wiem, 40-50 metrów za miejscem pomiaru, to która opinia będzie prawdziwa? Pana czy biegłego, który będzie dotyczył obliczenia prędkości na podstawie nagrania i hamowania pojazdu? To należy do oceny sądu, nie do mnie. Ale ja pytam, która opinia będzie prawidłowa? To należy do oceny sądu, nie do mnie. Chciałem jeszcze raz zwrócić uwagę, że nie ma możliwości odtworzenia dokładnie tego zdarzenia, ponieważ nie było zabezpieczonych żadnych śladów na miejscu. Tego zdarzenia, bo nie było zabezpieczonych żadnych śladów na miejscu, po których można byłoby ekspertyzę jakąś kryminalistyczną wykonać, której ja nie jestem specjalistą. Śladów na miejscu. Po których można byłoby wykonać ekspertyzę. I twierdzenie, co by było gdyby, uważam, że tutaj zupełnie nic nie wnosi, ponieważ nie odtwarzamy tego zdarzenia. Co by było gdyby, nic tutaj nie wnosi. Samochód został skutecznie zatrzymany, prędkość została skutecznie zmierzona i tyle można na ten temat powiedzieć. Panie mecenasie, samochód został skutecznie zatrzymany. Prędkość została skutecznie zmierzona. Prędkość została skutecznie zmierzona. Proszę biegłego, ja nie twierdzę, że nie było pomiaru prędkości, bo nikt nie kwestionuje. Ja pytam, czy wynik, który został pokazany, jest wiarygodny. Jeżeli droga hamowania wyklucza tę prędkość. Nie rozumiem tego biegły, to nie jedna sprawa w sądzie była zmieniona właśnie na tej okoliczności, że sąd ustalał, że się nie dało zahamować, jeżeli uznać prędkość pojazdu, która była podana na mierniku prędkości. To ja sam miałem ze trzy takie sprawy. Więc proszę na to pytanie odpowiedzieć. Czy ta prędkość, którą pokazał radar, jest wiarygodna w kontekście niemożności zahamowania przy tej prędkości w okolicznościach, które biegły ustalił? Bo nie mógł pojazd być za górką. A mam odpowiedzieć, tak? Jeszcze raz to pytanie, panie mecenasie, jasno i wyraźnie i krótko. Czy w okolicznościach, które biegły określił, dokonania pomiaru, droga hamowania, która wyklucza prędkość, którą pokazał miernik prędkości, wskazuje, że pomiar pokazany przez miernik prędkości jest niewiarygodny? Ja się w tej sprawie nie mogę wypowiedzieć, dlatego że nikt nie mierzył tej drogi hamowania na miejscu i w tym miejscu i czasie. Nie mogę się w tej sprawie wypowiedzieć w tej sprawie. W tym miejscu i czasie. Bo nikt nie mierzył drogi zatrzymania, nie hamowania. Nie mierzył drogi zatrzymania. W tym miejscu i czasie. Wtedy można byłoby się odnieść, bo byśmy mieli dokładne dane. W czasie wtedy można byłoby się odnieść. I w sposób, jak to pan mecenas mówi, w sposób ma to... Mielibyśmy dane, dokładne dane, tak. I można byłoby to, jak pan mecenas mówi, w sposób matematyczny wyliczyć. Można byłoby to w sposób matematyczny
Tylko jeszcze trzeba, Wysoki Sądzie, pamiętać o tym, że ta teoretyczna matematyka nie uwzględnia masy pojazdu, nie uwzględnia tego, że ja mówię, że ta odległość jest oszacowana, a nie wymierzona, bo tego się nie da wymierzyć po półtora roku. Ten pojazd mógł być również dobrze 125 metrów od urządzenia, a również mógł być 90. Dlaczego to jest wszystko szacowanie. 100 i 110. Tak. Pan to napisał, ja z pana odliczeń korzystam, nie ze swojej. Maksymalnie około. To jest bardzo nieostre. Maksymalnie pan około. Pan napisał maksymalnie. Proszę sobie zobaczyć na własny schemat. Max 100-110. To jest pana schemat, nie mój. Strona 7 opinii. Druga kropka od dołu. No. Odległości maksymalnie około 100-110 metrów od urządzenia. To między 100 a 110. To może być również 115, jak jest około. To byłoby około 100-115, proszę pana. No nie będę polemiki prowadził, to sobie sądzi, że nie ma sensu. On powiedzieć sobie ocenę, to jest fakt. Proszę biegłego. Jeszcze raz, bo biegły oczywiście cały ilość odpowiedzi na to pytania, ale ja jestem takim adwokatem, że ja odzyskuję odpowiedzi na swoje pytania. Skoro biegły sam stwierdził... Ale pan mecenas nie ocenia swojego, tylko proszę zadawać pytania. Zadaję 17 raz to samo, bo biegły nie ocenia odpowiedzi. Biegły przed chwilą sam stwierdził, że przed szczytem wzniesienia pomiar był niemożliwy. Więc zakładamy, że pojazd jest na szczycie wzniesienia w miejscu pierwszym, w którym pomiar był możliwy. Dokładnie. I to jest ta najdalsza możliwa odległość, jaką biegły ustalił. Niech to będzie to 115 metrów. Czy 125 metrów. Czy 125. Dokładnie. Może być biegły 125. Najwyżej jak biegły 127. To jest maksymalna droga hamowania, tak? Dłuższej nie może być. Dobra, zatrzymanie hamowania. Zatrzymanie. To jest maksymalna, 125 metrów. Załóżmy. 125 metrów to jest maksymalna droga zatrzymania pojazdu. Oczywiście mówimy pojazdu. Szacunkowo, Wysoki Sądzie. Po raz dziesiąty to powtarzam, ale już zawyżyliśmy maksymalnie, mówimy szacunkowo. Zawyżyliśmy maksymalnie, jak biegły chciał. Bardziej zawyżyć nie możemy, bo wyjdziemy za górkę. No to jest niemożliwe. No właśnie. To też przynajmniej jedna rzecz. Proszę biegłego. Czy biegłego zdaniem samochód, który jedzie 116, czyli przyjmuje najniższą możliwą wartość, nie 124, tylko 116 km na godzinę, uwzględniając czas reakcji pojazdu i kierującego, może się zatrzymać z tej prędkości na 125 metrach. Ja uważam, że tak. W pełnym zdaniem proszę odpowiedzieć. Uważam, a to znaczy w sensie ja uważam, że... Że może się zatrzymać na odległości 125 metrów. Że pojazd, tak? Pojazd, tak. Że pojazd może się zatrzymać na odległości... 116 km na godzinę na odległości 125 metrów. Ze 116 km na godzinę. 116 km na godzinę. Proszę biegłego. Mogę się mylić, to proszę też to zapisać. Ja się mogę mylić, ponieważ nie jestem w tym temacie specjalistą. Bo nie jestem. I nie ten temat rozpatrywałem w opinii. I nie ten temat rozpatrywałem w opinii. Dobrze, proszę biegłego. I panie mecenasie. Rozpoznawałem go. Teraz proszę. Proszę biegłego. Proszę tylko powiedzieć jedną jeszcze kwestię tej kwestii dotyczącej tego hamowania. Czy takie hamowanie jakby zakłada, że jest możliwe, wymaga tak zwanego hamowania gwałtownego? Nie wiem tego, ponieważ jeszcze raz mówię, nie jestem specjalistą od motoryzacji. Nie wiem tego, czy takie hamowanie... Zależy w jakim samochodzie też. Zależy jaki jest układ hamulcowy. Czy hamowanie wymaga hamowania gwałtownego. Zależy w jakim samochodzie. Nie jestem specjalistą. Ja cały czas to mówię jako normalny, zwykły człowiek, a nie jako biegły od pomiaru prędkości. Ponieważ pan mecenas zadaje mi pytanie nie z mojej branży cały czas. Znaczy nie ja tu jestem inżynierem, tak? No, tak jest. Panie mecenasie, ja proszę nie wtrącać swoich uwag pod adresem biegłego. Proszę powiedzieć, czy biegły wydał jakąkolwiek w życiu opinię, który zakwestionował pomiar prędkości? Oczywiście. Wydawałem opinie, w których zakwestionowałem
zakwestionowałam pomiar prędkości. Były to głównie opinie z wideorejestratorów. Głównie z wideorejestratorów. Właśnie miałem pytać o typy urządzeń. Tak, wideorejestratorów. Typowi urządzeń. A z ręcznych mierników prędkości, radarowych zwłaszcza, nie lidarowych, lasery mieli. Czy była taka opinia, że pan radarowy podważył raz w życiu? Podważył? Trudno powiedzieć. Prędkości. Mógł mi ten wynik pomiaru prędkości, znaczy podważyć, czyli całkowicie odrzucić jako pomiar nieistotny, czy jako nieprawidłowy? Nie. Takich rzeczy nie miałem absolutnie. Nie miałem takich rzeczy, żeby podważyć. To znaczy odrzucić, w sensie, że pomiar został wykonany niezgodnie z zasadami metrologii bądź instrukcji. Jest nie panie mecenasie, ja proszę o niemówienie równocześnie z biegłym. Żeby odrzucić. To znaczy, że pomiar został wykonany niezgodnie z zasadami metrologii. Zasadami metrologii. Bądź instrukcją obsługi danego urządzenia. Przynajmniej nie pamiętam takiego. Obsługi danego urządzenia. Proszę bardzo. Proszę biegłego. Proszę powiedzieć drugą rzecz. To biegły dokonywał tej weryfikacji opinii. Proszę powiedzieć, jaka częstotliwość powinna być zarejestrowana przez Rapid 1A, ażeby on na wyświetlaczu pokazał prędkość 120 km na godzinę. Konkretnie jaka to jest częstotliwość? No to trzeba pomnożyć 44,7 Hz razy 120, 116. No proszę powiedzieć, nie, 120. Na wyświetlaczu było 120, więc ta częstotliwość została zarejestrowana. Jaka to jest częstotliwość? Chciałbym wiedzieć. Proszę podać. Ale chciałem zapytać, bo teraz wnikamy w tematy bardzo techniczne. Ja chciałem powiedzieć Wysokiemu Sądowi, że ja mam taką zasadę życiową, że nigdy nie wyrażam z jakiegokolwiek zdania w sprawach, na których się nie znam. A to gdyby się zna, jaką częstotliwość dla 120 km na godzinę podaje ręczny miernik prędkości, czy nie? Ale proszę sprecyzować to. Co to znaczy, jaką częstotliwość, w którym miejscu podaje? To jest efekt Dopplera, tak? No dobrze. Praca fala odbita w efekcie Dopplera musi mieć odpowiednią częstotliwość wobec związku, która była wysłana. Tak. I ta częstotliwość będzie odczytana przez urządzenie jako prędkość pojazdu, tak? Ale w którym miejscu to ma być odczytane? Przez urządzenia. Ale gdzie? W antenie odbiorczej, w mieszaczu, w układzie obróbki sygnału analogowej, w układzie obróbki cyfrowej, nie wiem. Dokonuje oceny częstotliwości, czy ona pochodzi od pojazdu i jest prędkością pojazdu. Jaka proszę pana, nie da się na to pytanie odpowiedzieć bez długiego wykładu. Panie mecenasie, znowu komentarz. Ja pytam, gdzie to ma być ta częstotliwość, w którym miejscu? We wszystkich ma pytać. Nie można pytać we wszystkich. Ja bym proponował konkretne pytania. W którym miejscu jaka częstotliwość? Odczytana przez urządzenie Rapid 1A dla pokazania prędkości 120 km na godzinę. Ale odczytana gdzie? Wszędzie. Ja nie wiem, panie zbiegłym, proszę mi odpowiedzieć, gdzie ja odczytuję. Na pytania nieinżynierskie nie da się odpowiedzieć, Wysoki Sądzie. Na pytania inżynierskie. Nie da się odpowiedzieć. O panie mecenasie, ja proszę. Mogę tylko tyle powiedzieć, Wysoki Sądzie, że pomimo zdenerwowania pana mecenasa, ja mogę tu jedną rzecz taką stwierdzić, że jednemu kilometrowi na godzinę odpowiada częstotliwość Dopplera równa 44,7 Hz, cokolwiek by to dla pana mecenasa oznaczało. Częstotliwość 44,7 Hz. 7 Hz. Tak. Akurat w tym radarze, bo to w różnych radarach jest różnie. Akurat w tym radarze. Tak, chociaż powiem tak, akurat znam to na pamięć, choć no niekoniecznie wszystko trzeba znać na pamięć, bo akurat wiadomości takie są w dostępnych, że tak powiem, literaturach, więc można sobie znaleźć, niekoniecznie się tego uczyć. Ale to akurat pamiętam. No to ja to też akurat wiem i dlatego teraz mogę pytania do biegłego. Czyli ustalając tą częstotliwość, należy ją przemnożyć przez 120 km. Dokładnie, tak właśnie. Tą częstotliwość należy przemnożyć przez 120 km. Ale jest to częstotliwość, która zostaje wydzielona z sygnału odbitego w pewnym miejscu tego urządzenia. Jest to częstotliwość, która zostaje wydzielona z sygnału odbitego. Sygnału odbitego w pewnym miejscu
To w sensie elektronicznym, prawda? W sensie układu tego urządzenia. W sensie elektronicznym, Tak. Proszę biegłego, czy biegły, dokonując tego swojego eksperymentu, badał, czy częstotliwość tego typu nie występuje tam, z uwagi, nie wiem, na linie energetyczne, dokładnie ta częstotliwość nie występuje tam z uwagi na linie energetyczne, na sieć tramwajową i tak dalej? Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że nie dokonywałem żadnego eksperymentu, tylko dokonywałem lustracji miejsca zdarzenia. Ja nie dokonywałem żadnego eksperymentu, tylko lustracji miejsca zdarzenia, I teraz wracając do pytania. Coś było o sieci tramwajowej i? Czy biegły sprawdził, czy sieć elektryczna, która tam jest niedaleko, sieć tramwajowa, tam jeszcze jest sieć komórkowa, nie generuje częstotliwości o takim właśnie, o takiej właśnie wartości, czyli 44 Hz na zestawieniu. A co to ma wspólnego z czymkolwiek? A no to, że urządzenie jak dostanie taką częstotliwość, to czyta to jako prędkość. Nic mi o tym nie wiadomo. Antena urządzenia nie odbiera częstotliwości doplerowskiej, tylko częstotliwość odbitą, znaczy sygnał o częstotliwości zmienionej odbitą od obiektu, który się porusza. No, odpowiedniej częstotliwości. Tak, ale nie 44,7 Hz. Razy 120 w tym przypadku. Tak powiedziałem. Też jest tak. Czy biegły sprawdzi, czy inne urządzenie w pobliżu nie generuje takiej częstotliwości? Bo takie częstotliwości może generować na przykład elektryczna szczoteczka do zębów. Sprawdziłem, nie było obok elektrycznej szczoteczki do zębów, na pewno. Gdzie w czasie działania. Ja nie byłem zębów, ani też policjanci w tym czasie. Aha. Na pewno. Bo tam nie ma wody przede wszystkim dla tego. Ja bym prosił wysokich, żeby zapisać dokładnie tak, jak powiedziałem, bo tam nie ma wody. Gdybyśmy była woda, to byśmy może myli zęby, ponieważ taką szczoteczkę elektryczną posiadałem przy sobie w bagażniku, w walizce, bo jechałem do hotelu. Można to zapisać. Tylko, że ona była odłączona i nie działająca. I nie emitowała żadnych częstotliwości. Sprawdziłem, że obok nie było elektrycznej szczoteczki. Dokładnie tak. Mam szczoteczkę marki Braun, Professional. Ale ja bym też poprosiła, żebyśmy wstrzymać od takich złośliwości, proszę panów. Także i przechodząc do tematu, bo to już naprawdę zaczyna być... Ale ja do sobie odpowiadam konkretnie na pytanie. Dobrze, ale do pana mecenasa również mówię, żeby powstrzymać się od złośliwości, tylko przejść do tematu meritum. Ale to jest sobie samym meritum, cóż ja poradzę. Proszę biegłego, a czy biegły zweryfikował, czy takiej częstotliwości nie generuje na przykład nawiew, znaczy dokładnie wirnik nawiewu bądź klimatyzacji pojazdu obwinionego. Dokładnie takiej częstotliwości. Tego się nie da sprawdzić z takiej odległości. Wirnik mógłby taką częstotliwość ewentualnie generować. Tego się nie da sprawdzić. Z jakiej odległości? Z odległości kilkuset metrów, prawidłowej odległości pomiaru. Kilkuset metrów czego się nie da sprawdzić? Czy oddziałuje wirnik, wentylator chłodnicy na przykład pojazdu? Wirnik. Panie mecenasie, jeszcze nie udzieliłam panu głosu. Czy oddziałuje wirnik jaki? Wentylatora na przykład pojazdu. Wentylatora pojazdu. Ponieważ on nie oddziałuje z takiej odległości, więc się tego nie da sprawdzić. On nie oddziałuje z takiej... Odległości. Tak. Fala odbita od takiego małego urządzenia jest tak nikła, że odbiornik radaru, że każdego radaru, także iskry tego nie odbierze. Fala odbita od takiego małego urządzenia. Z takiej odległości. Nie odbierze tego sygnału. Wysoki sądzie, jeżeli można, bo bardzo dobrze, że pan mecenas wszedł na tą ścieżkę ściśle technicznych rozważań. Chciałbym tutaj, korzystając z obecności telewizji Polsat właśnie, wygłosić taki, że tak powiem, pewne zdanie na temat eksperymentów, które odbywają się z radarami. Myślę, że to będzie bardzo uczące. Ale ja bym prosiła jednak, żeby to jest, płaskać, ale to jest do tego, ale, to jest do tego wysoki sądzie. Ja na razie może zacznijmy, bo to jest dalsza część. To jest odpowiedź na ten wentylatorek, dokładnie tak właśnie. Proszę. Widziałem program w telewizji Polsat, gdzie pan Emil Rau machał jakimś sznurkiem, skakanką czy jakimś przewodem elektrycznym przed... Polsat, którym pan... Obecny na sali pan Emil Rau. Emil Rau, obecny na sali, machał
machał jakimś sznurkiem, tak? Nie pamiętam, nie wiem, coś to było. To pan Emil lepiej pan, wie. Tam, wie pan, coś białego to było. Czymś białym, tak? Tak, tak, tak. Oraz dyskusję na temat tego, że białym. Nawiewy... Oraz dyskusję na temat tego... Że nawiewy wentylacji pojazdu zakłócają pomiar urządzeniem radarowym. Wentylacji pojazdu zakłócają pomiar... Urządzeniem radarowym. Urządzeniem radarowym. I potwierdzam, to jest prawda, to nie jest montaż. Potwierdzam, to prawda. Tak, to jest stuprocentowa prawda. Jeżeli przed dowolnym radarem doplerowskim... Jeżeli przed dowolnym radarem doplerowskim... Będziemy czymś machać... Doplerowskim, będziemy czymś machać... Bądź będzie jakiś przepływ powietrza, bądź będzie padał gęsty, ulewny deszcz, gęsty jakiś śnieg. Jakiś przepływ powietrza, będzie padał... Ulewny deszcz, ja albo gęsty proszę śnieg. O nierozmawianie bardzo głośno, bo jest nam trudno tutaj wychwycić, co pan mówi, zwłaszcza, że wydawało się, że pan mecenas jest tym zainteresowany, bym to wypowiedział. Proceduje cały dzień tutaj. Ale także będzie padał ulewny deszcz, bądź gęsty śnieg. Zawsze pomiar radaru doplerowskiego będzie zakłócony. Zawsze pojazd... Radar doplerowskiego będzie zakłócony. Doplerowskiego. Będzie zakłócony. Ponieważ będzie to oddziaływanie w bardzo bliskiej odległości na wiązkę pomiarową. I to jest normalne. Tak działa każdy radar w bliskiej odległości na wiązkę. Pomiarową, tak można powiedzieć. Albo wiązkę promieniowania elektromagnetycznego będzie bardziej nawiową. Pomiarową w nawiasie promieniowania elektromagnetycznego. Promieniowania elektromagnetycznego. Tak jest. I to jest wszystko prawidłowe, dlatego nie należy, znaczy może nie należy, nie mierzy się prędkości z odległości kilkunastu centymetrów czy kilkudziesięciu. Nie mierzy się prędkości z odległości kilkunastu centymetrów. Ja mogę powiedzieć w Wysokim Sądzie poza protokołem per analogiam, gdy mamy czujkę urządzenia alarmowego na przykład na podczerwień, one są w ten sposób wykonywane, że są zabezpieczone przed przebieganiem jakichś tam kotów, myszek i tak dalej, ale jeżeli po tej czujce będzie szedł mały robaczek, mały pajączek, mała biedroneczka, to ona wywoła alarm, bo jest to tuż przy detektorze. I tak będzie zawsze, to jest normalne. To masz dlatego, nie wiem, nie dopisywać może, ale to jest taka dygresja. Ale to tutaj... Można? Proszę bardzo. Ja prosiłem odpowiedź na moje pytanie. Czy pan zbadał, czy wentylator na biegu samochodu obwinionego generował częstotliwość odpowiadającą 120 km na godzinę? Mnie nie interesują pana wypowiedzi pozostałe. Ja chciałbym zadać to proste pytanie, czy pan to zbadał, czy nie? Nie zbadałem, nie widzę takiej potrzeby, bo taka możliwość jest niedana mi. Nawet nie będę tego badał, bo to nie ma sensu. I nie widzę takiej potrzeby, absolutnie. Żeby badać. Że częstotliwość, znaczy jaką... generuje, nie wiem jaką, co za częstotliwość czego, żeby tak naprawdę, badać, bo by trzeba było z Wysoki Sądzi, może ja za chwilę odpowiem. Żeby badać, ale jakiej fali? Ale badać, żeby co badać. Panie mecenasie, ja proszę, żeby nie mówić... Chciałem zwrócić uwagę, że wentylator nie generuje pan, żadnej fali. Pan też proszę, żeby mi nie przerywał. Proszę bardzo, wróćmy do tego, od czego zaczęliśmy. Czyli nie zbadałem i nie widzę takiej potrzeby, żeby co badać? Oddziaływanie wentylatora jakiegokolwiek pojazdu. Przy pomiarze z odległości 100 czy 120 metrów. Przy pomiarze z odległości 100 lub... Do 120 metrów, tak jak to jest tutaj w tym zdarzeniu. Z odległości 100 do 120 metrów. Tak jest. Tak jak miało miejsce. Proszę, tak jak miało miejsce w tym zdarzeniu. Tak, tylko że jeszcze Wysoki Sądzie, jeżeli można zaprotokołować, że wentylator nie generuje żadnej fali. Nie wiem, o jaką falę panu mecenasowi chodzi. Wentylator nie generuje żadnej fali. Tak, no mógłby generować, gdybyśmy go zanurzali do wody, to wtedy byłaby fala na powierzchni tej wody. To wtedy, mógłby tak. generować. Jakbyśmy go zanurzyli powierzchnią. Czy fala dźwiękowa jest falą w rozumieniu fizyki? Oczywiście, jest taką samą falą, jak to macie. Wentylator generuje falę dźwiękową. Bez dyskusji nie tak. Czyli nie generuje żadnych fal, ale generuje falę dźwiękową.
Tak? Powiesz mi. No proszę, proszę Ja nie usłyszałam pytania, bo zadał go pan za szybko. Zanim został udzielony. Zadałem pytanie, czy fala dźwiękowa jest falą w rozumieniu fizyki. Wiem, bo powiedział, że tak. Zapytałem, czy wentylator generuje falę dźwiękową. Oczywiście, natomiast my rozmawiamy Wentylator generuje falę dźwiękową, tak? Oczywiście, że tak. Natomiast my mówimy o falach, o długościach i częstotliwościach radarowych, a nie o falach dźwiękowych. My mówimy o falach rzędu 10 GHz. Mówimy o falach radarowych, tak? Tak jest, radarowych, a nie dźwiękowych. Proszę biegłego, czy pracując... Przepraszam bardzo, i tylko o takiej fali myślałem. I tylko o takiej fali myślałem. No to właśnie o takiej fali, co biegłego myślałem. O takiej fali, pani Mecenasie. Proszę biegłego, czy w pracy wentylatora jest wykorzystywany silnik elektryczny, który napędza ten wentylator, który może powodować fale elektromagnetyczne? On nie może powodować. A jak są wygania wentylatora, panie mecenasie, silnik panie mecenasie, jeszcze panu nie udzieliłam głosu. Silnik elektryczny. Elektryczny. Elektryczny nie może co robić? Nie może generować czego? No ja nie rozumiem pytania za bardzo. Jeszcze raz, można to samo. Czy silnik elektryczny, który wprawia w ruch wentylator, może generować falę elektromagnetyczną o takich częstotliwościach, o których biegły myślą? Ja tego nie wiem, bo nie widziałem tego silnika. Czyli... A to silnik by powiedział, że nie może. Wszystko jest nagrywane. Mówiliśmy o wentylatorze. Panie mecenasie, niech pan nie robi takich rozgrywek. Proszę zadawać normalne pytania. Ja nie jestem przyzwyczajony do gry mecenasa. No po prostu taka jest prawda. Cóż, to się marzy. Jeszcze raz chciałem powiedzieć, że ja dyskutuję tylko na tematach, w których coś mogę powiedzieć. Myślę, że pan mecenas w tym temacie nie posiada wiedzy. Pana zdanie. No oczywiście, każdy może. Ale ja proszę o nie podejmowanie jakiejś dyskusji na ten temat, tylko proszę o zadawanie pytań. Znaczy dyskutowanie na temat malutkiego urządzenia typu wentylator i silnik do tego wentylatora z odległości silnik elektryczny wentylatora może wygenerować falę, jak wentylator drga, bo każdy drga, falę elektromagnetyczną o takiej częstotliwości, jak pracuje radar. Nic mi o tym nie wiadomo. A jeżeli by nawet wygenerował... Nic mi o tym nie wiadomo. A gdyby nawet wygenerował... Pan nie mówi. Nic mi nie wiadomo o tym, o czym. Że może generować silnik z wentylatorem falę o częstotliwości około 10 GHz. Silnik z wentylatorem falę... O częstotliwości około 10 GHz. Chciałem zwrócić uwagę, że jest to 10 do 9, czyli to jest miliard. To jest ileś tam zero. Proszę bardzo. I nawet gdyby generował, to z takiej odległości ta fala nie ma szans w żaden sposób wpłynąć na... Nie spekuluję, to jest ogólne wiadomości. Proszę zobaczyć. Ta fala nie ma żadnego wpływu na działanie radaru. Ta fala nie ma żadnego wpływu. Na działanie radaru. Chciałbym zwrócić uwagę, że kilka minut temu mówiłem o tym, że jest oczywisty wpływ w odległości kilkunastu czy kilkudziesięciu centymetrów od radaru. Owszem, tak, ponieważ jest to najbliższy obiekt, od którego odbija się fala. A to jest wiedza ogólna na temat radaru. Tu nie trzeba robić eksperymentów żadnych. Proszę biegłego, czy biegły zbadał, czy częstotliwości o takiej, znaczy czy fali elektromagnetycznej o takiej częstotliwości nie generuje pobliski słup napięcia, pobliskie trakcje tramwajowe oraz pobliska sieć komórkowa. Ja to ukończę, jakby zapisać, że chciałem użyć dwie fotografie, to jest słup, który się będzie bliżą. A na tym zdjęciu widać wyraźnie słup telefonu komórkowej. To jest miejsce, gdzie policjanci, to są ci policjanci z momentu zdarzenia. To jest zdjęcie z momentu zdarzenia. W tym miejscu obraca oskarżonego. Składa tak sprawy. Zdjęcie ze słupem energetycznym i zdjęcie słupa telefonii, ze słupem telefonii komórkowej, tak? GSM. Telefonii komórkowej. Proszę bardzo.
Nie, pytanie było, tak? To ja tak, czy pan zbadał wpływ tych sieci elektromagnetycznych, to znaczy, czy one generowały częstotliwość tego rodzaju, którą urządzenie mogło odebrać, czyli bardzo się częstotliwości, jako prędkość to jest? Biegły tego tam nie badał, biegły badał to ileś razy w innych miejscach i takiego Tam nie badał wpływu. Po pierwsze, linii tramwajowej, wpływu, która znajduje się w odległości, już powiem, chyba 16 metrów. Tramwajowej, 10. Która znajduje się w odległości. Około 10 metrów od miejsca pomiaru. Około 10 metrów od miejsca pomiaru. Linii elektroenergetycznej niskiego napięcia. Linii elektroenergetycznej, niskiego napięcia. Która znajduje się w odległości mniej więcej około 12 metrów. Około 12 metrów. Jeszcze co było na tego telefonu pobudowanym, tak? Tak? Również tego nie badałem, ponieważ w pobliżu nie zauważyłem żadnego masztu żywca. Również nie badałem telefonii komórkowej, bo nie zauważyłem w pobliżu. Pobliże to jest dla mnie kilkanaście metrów. Żadnego masztu. Pobliże to dla mnie kilkanaście metrów. Uwzględnić należy jeszcze wysokość masztu, która jest nawet i 40 metrów często. Więc ta odległość jest większa. Należy jeszcze od gruntu. Wysokość. Prosiłbym o okazanie zdjęcia, które złożyłem. A ja nie muszę zbyt wysoki sądzie oglądać tego zdjęcia, ponieważ byłem tam i pamiętam, jak to tam wszystko wyglądało. Ale biegły mówi, że tam nie ma tego, no masz tu anteny komórkowej, no jest widoczny, no ani przytoka. Odległości kilku bądź kilkunastu metrów. Proszę pokazać to zdjęcie. Ja się może wysoki sądzie odniosę jeszcze do tych tramwajów i do tej linii elektroenergetycznej, jeśli można, bo to było wcześniej. W tym miejscu przewodnicząca okazuje zdjęcie, na którym widać dwóch policjantów. Z 4 grudnia 2000. Nie, podejść tam, tak? Z datą 4 grudnia, z datą. Ale taką datę mam, 4 grudnia 2017. Tu jest data prawidłowa, to jest miejsce zdarzenia. Dobrze, ale ja tutaj odczytuję z tego, które jest na dole. Ale wszystkie będą miały tę datę, bo wszystkie tylko mamy razem. O to chodzi. Ale tu, no tylko na tym jest dwóch policjantów, tutaj nie wcześniej. A, no tak. Było. To, proszę tutaj sobie podejść do waszych. No co, no widzimy linię tramwajową. Pokazałem biegłe. To może najpierw to pytanie, bo sobie na razie okazanie było, a pytania nie ma. Czy na tym pan zdjęciu proszę z policjantami, nad policjantami widać, masz telefony komórkowe? Nie. Na tym zdjęciu nad policjantami. Nad policjantami nie widać, widać go w odległości kilkudziesięciu, nawet może ponad 200 metrów. Nie widać, masz tu telefon. Tak, masz tu telefon. Widać go na budynku tutaj, daleko dalej. Telefonii komórkowej. Widać go na niskim budynku, w odległości nie, kilkuset metrów nad tak, moim zdaniem. W odległości, moim zdaniem, kilkuset metrów. Moim zdaniem, kilkuset metrów. Jest trochę spłaszczona ta perspektywa, bo z samochodu zdjęcie robione widzę też. Proszę, czy jeszcze jakieś pytania odnośnie tego zdjęcia? Tak, czy biegły wykluczał odległość między... Nie, to ja tego nie opisuję, opisuję to. Czy biegły wyklucza, że między masztem a miejscem wykonania pomiaru jest około 100 metrów? Nie wykluczam. Bo w tej chwili tutaj, jak mówię, z tego zdjęcia nie jestem w stanie tego zmierzyć. Że pomiędzy masztem a miejscem dokonania pomiaru jest odległość kilkuset metrów, tak? Tak, nie wykluczam. Że ja, zresztą, jak mówię, w Wysokim Sądzie, nie brałem tego pod uwagę, ponieważ częstotliwości telefonii komórkowej w Polsce to 900 albo 1800 czy 1900 MHz, więc to jest o dwa rzędy wielkości, o rząd wielkości mniej, więc ja tutaj nie widzę żadnego wpływu, tym bardziej z takiej dużej odległości. Być może włączony telefon komórkowy. To badał.
Znaczy ja nie mogę czegoś swobodnie wypowiedzieć. Wysoki sądzie tylko musztrują mnie pan mecenas, muszę tylko tak mówić, jak on mówi. Odpowiadasz na pytanie. Ja nie badałem, bo nie widzę takiej potrzeby. Powiedziałem to już 3 razy. Nie widzę takiej potrzeby. Kolejne pytanie. Ja może skończę, ponieważ posiadam wiedzę w tym temacie, że takiego oddziaływania nie ma. To ciekawe. To jest bardzo ciekawe, albo nie ma. Posiadam wiedzę w tym temacie. Że takiego oddziaływania nie ma. Proszę bardzo. I bardzo chciałbym, żeby Wysoki Sądzie uszczegółowić. Że nie ma oddziaływania. Tych 3 rzeczy, o których mówił pan mecenas, bardzo bym chciał uszczegółowić. Oddziaływania czego? Pola elektromagnetycznego od tych pola wskazanych w tym miejscu urządzeń. Magnetycznego od tych wskazanych w tym miejscu urządzeń. Wskazanych w tym miejscu, tak. W tym miejscu urządzeń. Po pierwsze linia tramwajowa, jest to linia... Jakby, proszę znacznie wolniej. Dobrze. Po pierwsze linia tramwajowa. Jest to linia prądu stałego, więc nie generuje żadnej częstotliwości. Prądu stałego, więc nie generuje żadnej częstotliwości. Tak, bo jest to pole stałe. Stałe pole magnetyczne i elektryczne od czego powstaje. Bo to pole stałe. Tak. Bo to pole stałe. Proszę. Następnie mamy, znaczy nie wiem, czy mam się do tego ustosunkowywać, bo Wysoki Sąd stwierdził, że do tego zdjęcia nic nie mówić tam o tym, o słupie, tym drugim, tym niskiego napięcia, tej linii betonowym takim. To jak pan chce, to proszę bardzo, aha, bo pan chciał rozwinąć ten... A no tak, no to dobrze. To, no to pan rozwija albo nie. Pola pochodzące od linii niskiego napięcia... Pola pochodzące od linii niskiego napięcia. O częstotliwości 50 Hz. O częstotliwości 50 Hz. W żaden sposób nie wpływają w odległości kilkunastu metrów na działanie jakiegokolwiek urządzenia elektronicznego, w tym radarze. Nie wpływają w odległości kilku czy kilkunastu, tak jak tam było. Tam było chyba 12 metrów plus wysokość słupa. Czy kilkunastu metrów. Na działanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych, elektrycznych, w tym radarze. Na działanie jakichkolwiek urządzeń elektronicznych. Czy elektryczne? Dokładnie. Ja wykonywałem wielokrotnie pomiary akurat w tym temacie, nie w tym miejscu i czasie, także uważam, że pomiary w każdym miejscu są zbędne. Zresztą ta wiedza jest ogólnie dostępna w internecie. To można sobie znaleźć na ten temat dane. Jeżeli chodzi o urządzenie GSM, to już mówiłem. Ja wykonywałem wielokrotnie pomiary natężenia pola elektromagnetycznego. Wielokrotnie pomiary natężenia pola elektromagnetycznego. Pola elektromagnetycznego. Pochodzącego od linii. Od linii. Elektroenergetycznych. Elektroenergetycznych. W tym przypadku niskiego napięcia. Czyli 230 na 400 V. Na 400 V. I stwierdzam. 230 bez tego kwotu. 230 na, na 400 V. To jest taka typowa sieć, jak tutaj mamy w gniazdku w sali. I stwierdzam, iż to natężenie ma wartość mniejszą od statycznego pola, naturalnego pola elektromagnetycznego Ziemi. Natężenie ma wartość mniejszą od statycznego pola. Statycznego, naturalnego pola elektromagnetycznego Ziemi. Naturalnego pola elektromagnetycznego Ziemi. Ja się nie rozpisywałem, Wysoki Sądzie, w opinii tej akurat w tym temacie, ponieważ no, uważałem, że to jest dla mnie oczywiste i nie odnosiłem się. Zauważyłem tylko, że takie elementy występują w okolicy, prawda? Jeżeli chodzi o tę telefonię komórkową, te 100 czy kilkaset metrów, to w ogóle nie ma nawet o czym dyskutować tutaj. W jakimkolwiek wpływie. Proszę bardzo, czy jakieś pytania? Jeśli można. Proszę biegłego, proszę powiedzieć, czy biegły wyklucza, że sieć elektryczna, czy tramwajowa, czy ta na powietrza niskiego napięcia, w razie jakiegoś przepięcia, spięcia, mogłaby generować częstotliwość, nie do oczywiście wielu elektromagnetycznych, taką, którą urządzenie radarowe odbierze jako prędkość pojazdu. Dokładnie o tej wartości. Czy wyklucza? Takie jest pytanie. Znaczy, trzeba byłoby powiedzieć, że w tym momencie, w tym miejscu i czasie... Ja pytam, czy tego typu linia może taką częstotliwość w razie przepięcia wygenerować? Czy nie wiem tego. Wyklucza, czy... Nie wiem, musiałbym zbadać nie to. Wiem, nie wiem tego. Czy linia w razie przepięcia
może wygenerować. Nie wiem, w jaki sposób pan mecenas definiuje słowo przegięcie, bo to też byłoby ważne. Ale co może wygenerować? Częstotliwość radarową, czyli te 10 groszy w gigaherce. Częstotliwość radarową. Proszę, biegłe. Ale ja nie odpowiedziałem na pytanie. Chciałem powiedzieć, że nie wiem, mógłbym to sprawdzić, jeżeli bym wykonał taki eksperyment. Mógłbym to sprawdzić, jeżeli... Wykonałbym taki eksperyment. Jednakże, Wysoki Sądzie, każde zjawisko awaryjne w linii elektroenergetycznej, bo o takim myślę, nie wiem co pan mecenas ma na myśli, bo słowo przepięcie, jest to też awaria. Jednakże każde zjawisko awaryjne w linii elektromagnetycznej, elektroenergetycznej bądź trakcji tramwajowej ma swoją specyfikę i nie można tego odnosić do ogółu zdarzeń. I bardzo bym chciał jeszcze, Wysoki Sądzie, żeby pan mecenas zdefiniował, o co chodzi w słowie przepięcie, bo ja tutaj nie bardzo rozumiem, o jakim zjawisku pan mecenas mówi. Co to jest przepięcie? No nie, ale bym chciał wiedzieć, bym chciał odpowiedzieć na to pytanie, bo pan mecenas mówi o przepięciu. Sąd dopuścił przesłuchiwanie obrońcy przez biegłego, ale był to jednak ekscesja. Ja chciałbym doprecyzować pytanie, Wysoki Sądzie, bo pan mecenas mówił o przepięciu, nie zdołałem na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ mam za mało danych. Chciałbym, żeby pan mecenas powiedział konkretnie. W inny sposób, mogę? Jeśli pan pozwoli, to pan dobrze. Pana, jak tramwaj jedzie, to no niestety jest to taki sposób napędzania elektrycznego pojazdu, że generuje cały czas pewnego rodzaju iskrzenie i to w ten sposób funkcjonuje tego typu metodologia pracy tych urządzeń transportowych. Ja mam do pana pytanie. Czy pan badał, jak tego typu urządzenie przejeżdżają, dotykając w różny przecież wiadomo i naciskiem, w różny sposób, dokonując chwilowych oderwań od kabla napędzającego tramwaj, a który przewodzi prąd, czy biegły badał, czy tego typu urządzenie jak tramwaj, tego typu urządzenie jak trakcja tramwajowa może wygenerować częstotliwość radarową, jak to bym określił, a jeżeli nie badał, to żebym dwa razy nie powtarzał tego samego pytania, to czy wyklucza, że może? Tak, nie badał. Nie badałem, czy? Nie badałem, takich badań nie prowadziłem. Ale czego pan nie badał? Czy iskrzenie od tramwaju może zakłócić pracę urządzenia radarowego? Iskrzenie od tramwaju może zakłócić pracę, zakłócić pracę urządzenia radarowego. Proszę bardzo. Proszę biegłego. Proszę powiedzieć, czy jeżeli mam, bo tam biegły sam o tym pisze, że jak są duże powierzchnie, to one mogą wykonywać odbicia sygnału wiązki radarowej. Mówimy o dużych powierzchniach stałych, nie ruszających. No to ekrany te, które są na S8, chyba są na tych powierzchniach. Bezdyskusyjnie, oczywiście. Jeżeli dokonano by pomiaru pod kątem, to czy jest możliwa sytuacja taka, że dojdzie tak jak jest w fotoradarach tego samego producenta, nawet w instrukcji jest dopisane. Bo jeżeli będzie ekran, i to może dojść do sytuacji takiej stałej harmonicznej, że odbije się prędkość od ekranu i od pojazdu, na przykład będzie zdublowana, czyli pojazd 60 na godzinę, a pokaże 120. Jeżeli odbije się od ekranu i od pojazdu, nic nie będzie zdublowane, bo odbicie od powierzchni stałej nie zmienia częstotliwości. Czyli co się odbije od ekranu i od pojazdu? Wiązka radaru. Jeżeli wiązka radaru. Tak. Wiązka radaru odbije się od ekranu i od pojazdu. Znaczy najpierw od ekranu, potem od pojazdu i wróci. Nie ma na to żadnego wpływu. Jedynie nie ma na to, nie ma wpływu na częstotliwość Dopplera, natomiast ma. Nie ma to wpływu. Natomiast ma wpływ na zasięg radaru w tym momencie, bo wydłuża się bieg tej wiązki, tak, to na pewno. Chociaż w tym... Na częstotliwość Dopplera. Nie ma żadnego wpływu, absolutnie. Ponieważ jest to urządzenie, no, przedmiot, obiekt budowlany, nie mogę. Ja to pisałem już w tym temacie w opinii, to jest powtórka. Tak, tylko instrukcje, które wykorzystują dokładnie takie samo umowy, jako w fotoradarach. I tam jest opisane tego typu zjawisko, że nie wolno tego stawiać przekrane, dlatego że generuje odbicie fali od pojazdu od ekranu i może ją dublować. Jeżeli jest to odbicie od ekranu, nic nie może się dublować. Od pojazdu i od ekranu. Jeżeli jest to odbicie od ekranu. Od samego ekranu. Na wielką prośbę do Wysokiego Sądu, czy mógłby Wysoki Sąd zdyscyplinować pana mecenasa, ponieważ
Wydaje mi się, że pan mecenas nie był w wojsku, a ma takie jakieś maniery, jakby był sierżantem, szefem kompanii. Miło. Proszę pana, poszukać na moje pytanie. Nie świecę, że z samego ekranu to mówię czegoś zdublowanie. Mówię, jak jest ruch pojazdu, jest ekran. To, że w takiej sytuacji może dojść do zdublowania prędkości. W takiej sytuacji nie mogło dojść do zdublowania prędkości pojazdu, ponieważ opierając się na zeznaniach świadka Ewy Czubak, można stwierdzić, że pojazd był jeden, wiązka była skierowana na wprost niego, ponieważ stała na prawym bądź lewym pasie. Ja wykluczam bardziej lewy, bo ten kabel za krótki. Także wiązka odbiła się od tego pojazdu. Owszem, jakichś bocznych skrzydełek tej wiązki odbicia pewnie były od tych ekranów. Ja pana nie o to pytam. Ja nie mówię o tym konkretnym zdarzeniu. Ja no ale jak pytam, się przed kompanią? Czy jeżeli się używa urządzenia Rapid 1, a pod kątem, to może dojść do sytuacji takiej, że odbicie od wiązki, która następuje i od pojazdu, i od ekranu, który jest wzdłuż drogi, może powodować zafałszowanie pomiaru, a jeżeli to będzie stała harmoniczna, bo tak się ułoży kąt pomiaru, to będzie to na przykład zdublowanie prędkości, bo tak jest w instrukcji do funkcjonowania. Jeszcze raz powtarzam, już to mówiłem, nie będzie takiego efektu, jeżeli będzie to ekran nieruchomy. Jeżeli ktoś będzie biegł z ekranem, to tak, to może tak się zdarzyć. Nie będzie efektu odbicia, tak? Będzie efekt odbicia, ale nie będzie żadnej zmiany częstotliwości, żadnej zmiany. Nie będzie efektu odbicia? Będzie efekt, przepraszam. Kiedy będzie efekt odbicia? Odbicie będzie od każdego przedmiotu, który jest w wiązce radaru. Zawsze tak będzie, tak działa radar. Odbicie będzie... Ale panie mecenasie, odbicie będzie od czego? Pan mecenas, ja może... Ja proszę powtórzenie ostatniej kwestii, jakby pan tu łaskaw, odbicie będzie od czego? Gdyby było odbicie od nieruchomego obiektu typu... Gdyby było. A to już zapisane jest. Nie jest zapisane, ja prowadzę protokół i ja wiem, co jest zapisane, dlatego pana proszę wielokrotnie, żeby pan powtórzył, a pan za każdym razem porusza inną kwestię, dlatego ja proszę o powtórzenie ostatniej kwestii. Gdyby było odbicie czego? Wiązki elektromagnetycznej od ekranu, a następnie... Elektromagnetycznej od ekranu, a następnie... Od pojazdu. Nie ma to wpływu na pomiar prędkości. Nie ma to wpływu na pomiar prędkości. W tym przypadku nie miało to miejsca, ponieważ pomiar był wykonywany na wprost. Nie miało to miejsca, bo pomiar był wykonywany na wprost. W ogóle, jakby Wysoki Sądzie, no, niedorzecznym jest pomiar z odbicia od jakiegoś przedmiotu. Niedorzeczny jest pomiar. To za chwilę do tego... Panie mecenasie, ja bym się udzieliłam głosu od jakiegoś przedmiotu. A niedorzeczny jest pomiar od odbicia od jakiegoś przedmiotu. Tak, wykorzystując odbicie od jakiegoś przedmiotu. Ponieważ kąt odbicia równa się kątowi padania. Ponieważ kąt odbicia równa się kątowi padania. I mało prawdopodobne jest, aby wiązka radaru idealnie odbiła się od ekranu. Potem trafiła do pojazdu. I idealnie wróciła do urządzenia pomiarowego. Mało prawdopodobne, co trafi biegły nie wykluczy. No małe prawdopodobieństwo, no to albo jest prawdopodobne coś, czyli jest to, albo jest wykluczone, to proszę się zgodzić. Wysoki Sądzie, no pan mecenas oczekuje takich jednoznacznych odpowiedzi. Pan Bóg tak stworzył przyrodę, że nigdy nic nie jest jednoznaczne. To jest wszystko ciągłe, materia jest ciągła. Albo w ciąży, albo nie. No. Mniej więcej tak, dokładnie. No. Tylko wie pan, to pan potwierdził moje słowa, a nie swoje w tym momencie. Albo jest to możliwe, albo jest to niemożliwe. Ale to i tak nie ma wpływu na częstotliwość Dopplera, więc to nie ma żadnego znaczenia. To jest moja wiedza, nie spekulacja. Znaczy Wysoki Sądzie, nie odzyskam odpowiedzi na moje pytanie, więc ja zadam je po raz enty, bo jak pan mówiłem, ja pamiętam sobie pytanie. Jeżeli mamy sytuację tak, że dokonujemy ręcznym rapidem, ręcznym miernikiem prędkości, rapid 1A, pomiaru, pod kątem, w ten sposób, że mierzymy prędkość pojazdu, ale jest tam ekran i dojdzie do zdublowania, w tym sensie, że wiązka odbita od pojazdu odbije się na przykład jeszcze od ekranu i wróci do radaru, albo odbije się od
ekranu dojdzie do pojazdu i wróci do radaru, czy tego typu kamera się wyświetli i czy będzie on prawidłowy, czy zafałszowany. O to mi chodzi. Jeżeli by taki pomiar się wyświetlił, to będzie prawidłowy, ponieważ przedmioty... Pomiar się wyświetlił. Jeżeli by się wyświetlił, czyli... To będzie prawidłowy. To będzie prawidłowy, ponieważ przedmioty nieruchome, to jest po raz trzeci albo piąty, mówię, nie zmieniają częstotliwości fali. Nie zmieniają... Częstotliwości fali. Czyli jeżeli mamy odbicie... Ja jeszcze nie skończyłem. Nie zmieniają częstotliwości fali. Jeszcze pokażę prawidłowo. Proszę bardzo. Proszę kontynuować. Ja do pana biegłego mówię, bo pan biegły twierdził, że jeszcze nie skończył, to proszę. A to może być skończył. Niech będzie. To ja proszę bardzo wobec tego do pana mecenasa. Proszę biegłego, tylko jak biegły takie rzeczy twierdzi, to po pierwsze w każdej instrukcji obsługi jest coś takiego, tylko sinusowy, ale proszę wytłumaczyć w takiej sytuacji, że jeżeli pomiar nastąpił pod kątem, czy w kątem, że najpierw się odbił od samochodu, potem od ekranu, czy najpierw od ekranu, potem od samochodu, czy jedno i drugie, czyli podwójnie pod kątem, to czy tam mają zasady trygonometrii zastosowanie? Ja już to mówiłem, kąt padania równa się kątowi odbicia. Zasady trygonometrii. Padanie odbicia. Mają zasady trygonometrii zastosowanie? Mamy odpowiadać na pytanie? Mają zasady trygonometrii zastosowanie. Czy to nie wpływa na wartość częstotliwości, którą biegł wtedy w obliczeniach? Trygonometria nie wpływa. O, to proszę to zaproponować. Trygonometria nie wpływa na... Na częstotliwość fali odbitej, w żadnym przypadku. Na częstotliwość fali odbitej. Chciałbym zwrócić uwagę, Wysoki Sądzie, że staram się wypowiadać w tematach, na których się znam. No właśnie, mam nadzieję. Pan mecenas ma szczególną metodę przesłuchiwania. Odbitej, trygonometria. Dobrze, czyli trygonometria ma zastosowanie, ale wartość częstotliwości będzie taka sama. Tak jest. Dobrze. To proszę, żeby to zaprotokołować, bo to dla potomnika. Tak, już mamy zaprotokołowane, że nie wpływa na częstotliwość. Teraz proszę biegłego, proszę ustalić, proszę mi wyjaśnić, jak biegły przeprowadzał tą lustrację, ja twierdzę, że to jest eksperyment. Czy biegły poinformował o tej lustracji, eksperymencie obwinionego jego obrońcę? Nie poinformowałem. Nie poinformowałem o lustracji obwinionego. Ponieważ z tego co pamiętam, na jednej z rozpraw, obwiniony bądź jego mecenas wycofali wniosek o swojej obecności. Gdzieś to tam jest. Bądź jego mecenas. Tam było coś takiego, rezygnuje. Jego mecenas wycofali wniosek. Mam nadzieję, że nie pomyliłem tego z wniosku. Wycofali wniosek dotyczący... ich obecności w miejscu i czasie. Ale tam obecności. Na miejscu zdarzenia, oględzina dokładnie. Ja pamiętam swoje wnioski. Ja pamiętam, że zostało to wycofane. Ja mówiłem o oględzinach. To jaką czynność biegły zarządził? Oględzina, eksperyment czy lustracja? Ja wykonałem, nic nie zarządziłem. Ja wykonałem co? Lustrację miejsca zdarzenia. Oraz oględziny urządzenia. Oraz oględziny. I policjantę pan poprosił. Urządzenia. Tak. Zgadza się. Czym to się różni od eksperymentu procesowego? Nie znam się na tym, nie jestem prawnikiem. Proszę mi podać podstawę prawną tego typu zarządzenia czy wykonania lustracji z udziałem świadka. W sprawie. Nie znam takiej podstawy prawnej. No właśnie też. I nie sądzę, żeby jakakolwiek była potrzebna. Tak, nie sądzę, żeby jakakolwiek była potrzebna. Ponieważ biegły wykorzystuje wszystkie możliwości. W tym pomoc. Służb, tak to nazwijmy w cudzysłowie, bądź organów administracji, czy to rządowej, czy to samorządowej. Ale to jest świadek rządowej, czy to to nie jest samorządowej. Organ, tylko świadek. Do celu wykonania, nie skończyłem jeszcze. Wykonania takiego typu. Panie mecenasie, nie przerywam. No, mi urwało się. W celu wykonania sporządzenia rzetelnej opinii. Chciałem zwrócić uwagę, że nie kontaktowałem się ze świadkiem, tylko kontaktowałem się pisemnie, poprzez sąd zresztą, z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej. Pisemnie z Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Z WRD. Tak jest. I uważam, że tutaj
jest to działanie skuteczne i tylko pod takim kątem je oceniam. Uważam, że jest to działanie skuteczne. Tak. Proszę biegłego, proszę powiedzieć... Przepraszam bardzo, może jeszcze skończę. Bardzo istotne, Wysoki Sądzie, jest to, że pani świadek brała udział w tej ilustracji. Że świadek brała udział w tej ilustracji. Tutaj nawet określiłem wzrost świadka i to też było istotne, z jakiej odległości mogła zobaczyć ten cel nadjeżdżający, czyli pojazd odpieniący. Określiłem nawet wzrost świadka. No, oczywiście mniej więcej. Wzrost świadka, mniej więcej. I to było istotne. Z punktu widzenia dostrzeżenia pojazdu, nadjeżdżającego pojazdu opinionego. Z punktu widzenia możliwości dostrzeżenia nadjeżdżającego pojazdu opinionego. Proszę biegłego, proszę powiedzieć, w jaki sposób biegły na karcie tej 146, jak i w całej opinii? Czy można numer strony opinii, bo ja nie mam numer. 12. To jest ten plan tak. Opinii, który biegły sporządził. Ustalił miejsce, w którym stała pani policjanta. I tak do tej fotografii, która tam jest na, też na karcie. Tak, tak, tak. Na podstawie zdjęć dostarczonych przez obwinionego oraz logiki na działania zdjęć policjantów podczas pomiaru prędkości. Dostarczonych przez obwinionego i na podstawie logiki działania policjantów. Co pan ustalił? Miejsce położenia, czy no, położenia to trochę źle brzmi. Położenie funkcjonariuszki podczas pomiaru. I na podstawie zeznań samej funkcjonariuszki, która mówiła, że była na prawym, bo lewym pasie, no ale to akurat i na podstawie zeznań samej funkcjonariuszki. Z tego, co pamiętam. I chciałbym zaznaczyć, Wysoki Sądzie, że określenie co do metra tego położenia nie jest istotne dla samej czynności pomiaru, dla samego pomiaru. Określenie co do metra nie jest istotne. Tej odległości nie jest istotne. Tak. Proszę biegłego. Proszę powiedzieć, w czasie dokonywania tego ilustracji, jak to biegły nazwał, policjantka informowała pana biegłego, że nie pamięta, co się stało. A ja tego nie pamiętam. Chyba powiedziałem policjantce, gdzie ma stać, tak mi się wydaje. Ale to nie pamiętam. To jest bardzo ważne. Ale to też tego nie pamiętam. To być może tak było. Ja nie pamiętam. Czy policjantka mówiła, że tu stałam, czy ja mówiłem, że pani tutaj niech stanie, bo tak mi się wydaje, że będzie najlepiej. Nie pamiętam. Mówiła, że tu stała, czy ja mówiłam... Czy ja ustawiłem jakby policjantkę? Nie pamiętam. Czy ja ustawiłem policjantkę? Ale to już mówiłem wcześniej, to nie ma akurat co do metra żadnego kompletnie znaczenia. To nie ma co do metra. Absolutnie. To nie ma co do metra żadnego kompletnie. A jeżeli się pan pomylił po 6 metrów? Znaczenia. Nie wiem, co będzie wtedy, jak się pomylę po 6 metrów. Nie wiem, co będzie. Prosiłbym o pokazanie biegłemu naszej kopii tej rozrywki oraz tej kopii fotografii 1:9. Tutaj pan mecenas złożył w odniesieniu do pana tego szkicu, złożył, to jest zmienione, tutaj taki swój szkic. To jest, nie mój, faktycznie tak, to był przerobiony, dobra, widzę. Proszę biegłego, jest nagranie z kamery samochodowej, gdzie stała pani policjantka i wykonała seria zdjęć. Ja prosił o okazanie tej serii zdjęć. Gdzie się składa? Tak. Szkoda, że ale tego nie było. Szkoda, że tego nie było. No bo nie będziemy tego odtwarzać, i tak sprawa Wysokie Sądzie trwa do godziny 16:10. Czyli rozumiem, że będzie złożone to nagranie? No po co? Dowód nie jest na tę okoliczność, no jest, gdzie stała policjantka, zdjęcie wystarczające. Po co nagranie? Mecenas pozwoli, że to ocenie sądu. Bo pan mecenas już teraz... Znaczy myśmy to zrobili na szybkości procesu, to są te zdjęcia. Dlatego też sąd chciałby zobaczyć to nagranie, jeżeli jest. Chyba, że panowie nie chcecie ujawnić tak, ja bym bardzo chętnie to zobaczył. Tylko na to przedłuży proces. To jest stosów seria zdjęć wydruków z kamery obwinionego. I to jest ta pani, tak? Ona się rozpoznała. Jasne. W momencie pomiaru.
Ja jej nie rozpoznaję. No ona się rozpoznała, to ona się rozpoznała. Proszę biegłego, pierwsze zdjęcie to jest pierwszy moment, to jest trzeci. No to jest też pierwszy moment. Czy policjantka stoi na poboczu, czy na pośrodku? Na krawędzi jest, moim zdaniem. Dalej na pytanie obrońcy. Stoi na krawędzi. Moment, po okazaniu. Po okazaniu zdjęć. Numer jeden. Zdjęć 1 do 9, oznaczonych numerami 1 do 9, oznaczonych numerami 1 do 9, jeszcze nie. No, jeszcze przyjdzie. Mówmy, pani mecenasie, w tym pierwszym zdjęciu, później się ruszała, to już jakby... Nie, nie ruszała się, zdjęć, proszę pana, stała w miejscu. Proszę przejrzeć wszystkie zdjęcia. To tu się dopiero do tego. Ale pani mecenasie, pan będzie odpowiadał na zadawane przez siebie pytania, czy pozwoli pan odpowiadać biegłemu? Chcę zadać pytanie. Przed chwilą pan odpowiedział, że nie na pytanie biegłego. Ja poproszę to pytanie, które odnosiło się do pierwszego zdjęcia, bo nie zostało jeszcze zaprotokołowane. Ja zapytałem. Bo pan mecenas cały czas mówi niepytane. Czyli cały czas mówi, kiedy nie miał udzielonego głosu w tym zakresie. Nie zakończył jeszcze pierwszego zadawania pytań i zakończyliśmy protokołowanie pierwszej odpowiedzi. Dlatego proszę po raz kolejny o pytanie do pierwszego zdjęcia. Ja zadałem proste pytanie. Czy policjantka na pierwszym zdjęciu stoi na pasie ruchu, czy na poboczu? Nasze zdjęcie na pana powiedziałem, moim zdaniem stoi na krawędzi jezdni. Moim zdaniem na pierwszym zdjęciu... Stoi na krawędzi jezdni. Na pierwszym zdjęciu policjantka stoi... Czy przy krawędzi? No wszystko przy krawędzi. Stoi przy krawędzi jezdni. Choć w takiej odległości, przy takim małym obiekcie typu policjantka, to trudno to też z dokładnością do metra określić. Choć z takiej odległości... Trudno to z dokładnością do metra określić. Z takiej odległości... Wszystko jest trudno. Przy takim... Panie mecenasie, proszę się powstrzymać od komentarzu. Wszystko jest trudno. Byłoby łatwo, gdybym tam był. Choć z takiej odległości trudno to określić. Trudno to określić. Proszę bardzo. Prosiłbym, żeby biegły się zapoznał ze zdjęciami od 1 do 6, bo na tym zdjęciu policjantka cały czas stoi. I czy dalej biegły twierdzi, że ona stoi przy krawędzi, czy już na tym podjeździe? No może pół metra od krawędzi. Dziękuję, proszę to zaprotokołować. A przed chwilą mówiłem, że z tą wartością do jednego metra nie da się określić. Gdzie stoi pani... Tu widać na... Na zdjęciu numer 5. Choć to też trudno powiedzieć, no tu cień rzuca, no może będzie pół metra. Widać, że policjantka stoi pół metra. Nie wiem, mniej więcej, no to trudno z takiej, to trzeba zmierzyć dokładnie. Mniej więcej od krawędzi jest, tak? Mi się wydaje, proszę tak. Tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje. Nie, panie mecenasie, bo zginęło zdjęcie numer 3. Nie. 3, 4, 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 4
7, 8, 9. Dobrze. Mogę sobie książę? Proszę. Proszę biegłego. Na szkicu, który myśmy przygotowali, bo myśmy sobie też zrobili swoją ilustrację z tego zdarzenia, przesunęliśmy miejsce, gdzie rzeczywiście stała policjantka z pana schematu. Tak. I wyszło, że ta linia prosta wiązki pomiarowej, prosiłbym zdjęcie, które jest z miejsca pomiaru, o to. Linia wiązki pomiarowej musiała przebiegać otędy, przez ekrany, niestety, żeby dojść do tego punktu, który pan przebiega. No niestety tutaj przebiega, niech się pan przyjrzy, przebiega przez to. Nie musimy złapać linii prostej, a jeżeli już, to między jakimiś znakami, między czymś, ale to trzeba by się chyba wychylać. Chciałem zwrócić Wysoki Sądzie, że miejsce oznaczone położenie funkcjonariusza w czasie pomiaru dostarczone przez pana mecenasa nie jest tożsame z miejscem położenia tejże policjantki na zdjęciu. Jest przesunięta dużo głębiej w do ulicy. Ale miejsce oznaczenia policjantki podczas pomiaru na szkicu dostarczonym przez pana mecenasa. Na szkicu dostarczonym przez pana mecenasa. Jest przesunięte o co najmniej kilka metrów w głąb ulicy Dywizjonu Przesunięte co najmniej o kilka metrów, w głąb ulicy Dywizjonu 303. W głąb ulicy w głąb ulicy Dywizjonu
dywizjonu, czy zostanie mecenasie w stosunku, w stosunku do położenia policjantki na zdjęciu numer 1. Położenia. Ale zostanie mecenasie policjantki na zdjęciu numer 1. Ja bym prosił, żeby biegły jeszcze raz do tego zdjęcia się odniósł. Ile zdaniem biegły? Do tego. Dlatego prosiłem, żeby tam został. Ile zdaniem biegłego ma szerokość trawnika i chodnika w tym miejscu? Jak mówisz, że kilka metrów jest przesunięta policjantka, a na zdjęciu widzę, że ona stoi przed chodnikiem jeszcze. Jeszcze to zdjęcie policjantki. To tu jest. Mapa na tym scenariuszu ją wyraźnie przed chodnikiem. Jest naniesiona tutaj wyraźnie przed chodnikiem, proszę pana. Wyraźnie. Więc proszę nie mówić, chyba kilka metrów, bo ona stała tutaj. I to widać na tym zdjęciu, że stała tutaj. To jest do 4 metrów. Odległość. 3 do 4 metrów do krawędzi jezdni. Odległość pomiędzy chodnikiem a krawędzią jezdni. 3 do 4 metrów najmniej. Odległość pomiędzy chodnikiem a krawędzią jezdni to 3 do 4 metrów. Proszę zwrócić uwagę, Wysoki Sądzie, że krawędź jezdni to jest tutaj, przed kratką ściekową. Do 4 metrów. Tu jest krawędź jezdni. Przed kratką ściekową. Krawędź jezdni. Jest przed kratką ściekową. No to jest co najmniej 4 metry. Jest przed kratką ściekową. I proszę biegłego, to by oznaczało, że szerokość znaku pierwszeństwa przejazdu ma metr, bo to jest 1/4. Ja nie wiem, co by oznaczało. Także to widać na zdjęciu, że to nie jest, proszę biegłego, tyle metrów. Jaką szerokość może mieć znak pierwszeństwa przejazdu? Metr? Ja nie pamiętam. Nie pamiętam, jaką szerokość. Trzeba by zobaczyć w przepisach komitetu. Szerokość ma znak. Pierwsze jest po przejazdu. Pan wróci. Tak. Dobrze. Proszę bardzo, jakieś jeszcze pytania? O, Wysoki Sądzie, to zdjęcie złożymy na tę okoliczność, jak biegły ocenia odległości. Ale to już mamy to zdjęcie. Nie, nie mam. Czy mamy to? Jakby było, to było. Składane było. Zobaczymy, bo samochód policyjny nie ma 4 metrów, to jeżeli widać, że to jest... Moim zdaniem ma 4,5. Jeśli to wie pan biegły, to 2 metry ja udowodniłem wam, jak to 4,5. To jest z drugiej strony, bo tu widać tę szerokość, gdzie stała policjantka, to jest półtora 2 metry. Z innej perspektywy. To wezmę. Proszę. Wysoki Sądzie, zakończyć oczywiście, że ta odległość, o której mówimy, to jest maksymalnie 1,5 metra. A jeszcze jestem innego zdania. Składa tak, sprawy, zdjęcie z radiowozem policyjnym. Proszę biegłego. Czy przesuwając miejsce tego rzeczywistego pomiaru, a nie tego, który biegły założył, to w miejsce, gdzie on się rzeczywiście odbył, to fakt posadowienia w tak bliskiej odległości i latarni, i później duży płaszczyzn w postaci ekranu wpływa na wynik pomiaru? Na wynik nie. Wpływa na osłabienie wiązki radarowej. A co wpływa na osłabienie wiązki radarowej? No to ja to pisałem w opinii. Obecność wielkogabarytowych przedmiotów, obiektów budowlanych, znaków, latarni i tak dalej. Wielkogabarytowych przedmiotów wpływa na zmniejszenie mocy wiązki radaru, ponieważ jest zasłonięta częściowo. Zmniejszenie mocy wiązki radaru. Ponieważ jest częściowo zasłonięta. Na wynik, ponieważ jest częściowo... Na wynik liczbowy, bo o to pewnie chodzi panu mecenasowi. Częściowo zasłonięta. To tak. Na wynik liczbowy w żaden sposób nie wpływa. Na wynik liczbowy w żaden sposób nie wpływa. Gdyby była taka sytuacja, że rzeczywiście policjantka. Była taka sytuacja, że rzeczywiście policjantka usiłowała zrobić pomiar. Zrobić pomiar zza ekranu. To zapewne on by się w ogóle nie dokonał. To zapewne on by się w ogóle nie dokonał. Ponieważ wiązka, która byłaby odbita, jeżeli w ogóle jakakolwiek by doleciała do tego pojazdu. Wiązka, która byłaby odbita. Byłaby tak pewnie małej mocy, żeby odbiornik radaru tego nie odebrał. Która byłaby odbita, nie doleciałaby w ogóle. Z powrotem, tak, ta odbita. Mogłoby tak się zdarzyć. Ponieważ wiązka, która byłaby odbita od pojazdu. Od pojazdu. Nie powróciłaby odpowiedniej mocy do odbiornika urządzenia. Nie powróciłaby odpowiedniej mocy. Do odbiornika urządzenia. Mocy do odbiornika. No dlatego wykonywanie pomiaru, jak to się mówi, zza węgła jest w ogóle bezsensowne. Mhm. Ale w tym miejscu mieliśmy zarejestrowanie prędkości. No, tego nie powiedziałem. To nie jest prędkość pojazdu tak naprawdę. W
Wysoki sądzie, chciałem też złożyć ten wyrys, bo na tamtym, co drugi sąd ma, jest pokazanie, że to jest pod kątem 0 stopni. Czyli w tym miejscu, gdzie stała policjantka, ona musiała zmierzyć tędy. Nie na drodze, tylko tędy. Jeżeli jest pod kątem 0 stopni. Jeżeli robiła pomiar pod kątem, to musiałaby troszeczkę oskarżonego, i zaraz będzie to posłanie. Obrońca oskarżonego składa do akt mapę satelitarną. Mapę satelitarną z napisem kąt 0 stopni. Ona jest różna od tego poprzedniego, Wysoki Sądzie. Kąt 0 stopni. Jest różna od poprzedniego, Wysoki Sądzie, schematu właśnie tym, że na drugim jest namieszony, że już musi być pod kątem pomiar, nie może być zaraz od. Tak jak biegły to ustali, że jest na wprost. I właśnie proszę biegłego, proszę powiedzieć, czy w miejscu, w którym stała rzeczywiście policjantka, ona mogła dokonać pomiaru na wprost, czy właśnie musiała dokonać pomiaru pod kątem? Oczywiście, że pod kątem. Policjantka dokonała pomiaru pod kątem. Dobrze. Pod kątem, który wynosił pół stopnia, jeden stopień, może półtora. Który wynosił pół stopnia, jeden, a może półtora, to by trzeba było dokładnie zmierzyć. Jeden stopień, a może półtora stopnia, to trzeba byłoby zmierzyć. Dokonując pomiarów geodezyjnych. Proszę biegłego, czy urządzenie Rapid 1A odróżnia pojazdy jadące w dużych kierunkach turbo? Ja to napisałem w opinii. Ale ja proszę odpowiedź. Oczywiście, że nie odróżnia. Proszę biegłego. Urządzenie Rapid 1A nie odróżnia pojazdów jadących w różnych kierunkach. Proszę biegłego, czy biegły zapoznał się z nagraniem zeznań pani policjantki, czy tylko korzystał z protokołu pisemnego? Nie pamiętam tego. Ja tego nie pamiętam, to było dość dawno, nie pamiętam. Nie pamiętam tego, czy... Czy korzystałem tylko z pisemnego protokołu, czy z nagrań? Nie pamiętam. Tego, czy korzystałem tylko z pisemnego protokołu, czy z nagrań. W opinii biegło się powołuje tylko na fragmenty pisemne. Natomiast pani policjantka na moje pytania, bo ja to specjalnie pytałam, w czasie zeznała, że nie wyklucza, że po drugim pasie ruchu poruszały się w czasie pomiaru pojazdu. Czy mogło dojść do zmierzenia prędkości tamtych pojazdów? Według mnie nie mogło dojść do zmierzenia prędkości tamtych pojazdów, o czym pisałem w opinii. Dlaczego? Nie mogło dojść do zmierzenia prędkości pojazdów jadących w przeciwną stronę, tak? Tak, czyli na tej przeciwległej jezdni. Na przeciwnej jezdni. Mhm. Ponieważ obszar ten jest ekranowany przez bariery tam ponadmetrowe. O wysokości, bariery. Też pisałem to w opinii. O wysokości. Ponadmetrowe. Wysoki sądzie, prosił o okazanie jeszcze raz tego zdjęcia, żeby wiedzieć, co są te metrowe bariery. Poza są między pasami ruchu. Poza tym, proszę. Poza tym odległość między jezdniami jest tam kilkanaście metrów, to może to zapisać, ponieważ znajduje się torowisko tramwajowe. Między jezdniami jest kilkanaście metrów, kilka, panie mecenasie, mówi pan ze mną, nie zauważył pan, jest kilkanaście metrów, ponieważ znajdują się tam tory tramwajowe. W środku pasa dzielącego między tory tramwajowe. Proszę bardzo. Proszę biegłego. Dlaczego biegły stwierdził, że to pan jest niemożliwy? Ja bym prosił, żeby okazać o to zdjęcie jeszcze raz w Wysokim Sądzie. Gdzie tam są jakieś bariery metrowe między pasami ruchu? No gdzie one są? Proszę je pokazać. Między pasami ruchu, gdzie są metrowe bariery? A tu. To jest metrowe. Co najmniej. W tym miejscu. Ponad metrowe. To. W tym miejscu biegły pokazuje. Ja to zmierzę. Bariery ochronne. Biegły to zmierzy. Proszę to zaprotokołować. Bariery
To są bariery ponad metrowe. Tak, tak? Około metr. Około ile metr? 20. Pan powie jeszcze raz, jak to zrobiło? Panie mecenasie, jeszcze nie uczyniłam głosu. To są, nie, to, po prostu, to są... Około, tak, to mniej więcej. Są... Teraz nie pamiętam. Ale biegło mówi, że nie. Ale jeszcze tak, panie mecenasie... Ale nie zapisałem tego. Metrowe, około 1,20 m. Metr 20, czyli opinię. Biegły opinię, to są jak 1,5 m. Można? A mogę jeszcze coś dodać? Nie, nikt nie może nic jeszcze dodać. Proszę bardzo. Ja czy pan mecenas? A co pan, do tego by pan chciał dodać? Tak, tak, to chciałem przywołać treść opinii zasadniczej, że wykonano... usiłowano wykonać pomiary pojazdów jadących przeciwległą jezdnią, czyli w drugim kierunku. Przywołuję, że usiłowano dokonać, na miejscu, podczas tej ilustracji. Dokonać pomiaru pojazdów jadących przeciwległą jezdnią. Tak. Jezdnią na miejscu i... I stwierdzono, że ten pomiar jest niemożliwy. Stwierdzono, że ten z powodu tych właśnie barier. Ten pomiar jest niemożliwy z powodu właśnie. Ale pan biegły, właśnie tych barier. Ustaliliśmy, że miejsce, w którym pan biegły przyjął swoje opinie, jest inne niż rzeczywistego pomiaru, więc jakie to ma znaczenie? Dla mnie nie ma znaczenia ta różnica, o której mówi pan Macron. No, niemożliwe, ale proszę biegłego, proszę powiedzieć, jakiego wzrostu jest policjantka? No z tego, co ja ustaliłem i napisałem w opinii, mniej więcej 160 cm. Znowu się powtarzam. Ustaliłem i napisałem w opinii, to policjantka ma około 160 cm wzrostu. Czy ona, mając w ręku urządzenie ręczne miernika prędkości, sięgała ponad te barierki, czy jednak miała rękę poniżej tego, nierzeczywistego co prawda, ale metra? Trzeba zapytać pani policjantki, ja tego nie wiem. Ale sięga generalnie człowiek, jak stoi i ma w ręku urządzenie radarowe wyżej niż metr, czy nie? Różnie to bywa. Wiązka jest o przekroju mniej więcej kołowym, bądź prawie eliptycznym. Tutaj nie ma czegoś takiego, jak płaski przekrój wiązki. Ma to ogromne znaczenie, ponieważ bariery, które mają ponad metr, tak skutecznie tłumią tą wiązkę, a samochód ma wysokości około osobowy 1,80 m, tak myślę sobie. Więc nawet gdyby jakaś część wiązki przedostała się ponad te bariery, nic nie wraca. Jak było widać, tu eksperyment został naprawdę wykonany rzeczywiście. Przy jadących samochodach tamtą jezdnią. Dobrze, że pan powiedział, że to był eksperyment. Bardzo mnie to cieszy, bo to był eksperyment. W tym zakresie. Fajnie, że był tam obraz. Proszę biegłego, proszę powiedzieć jedną rzecz. Dobrze, pan policjantka nie jest za duża, więc ona nie sięgała ręką ponad metr nad barierki, nie mogła zmierzyć z drugiej strony, a jeżeli już, to tylko fragment związki. A jeżeli po drugim pasie ruchu jechał samochód ciężarowy. Być może mógłby być dokonany pomiar tego samochodu, ale ja tego nie stwierdzam. Gdyby jechał na pasie przeciwległym. No to jest wszystko być może, dlatego że ja nie byłem w miejscu w czasie. Samochód ciężarowy to być może... To musiałby być ogromny samochód ciężarowy i to mówię bardzo duże być może. Pomiar byłby możliwy, tak? Tak. Ale to musiałby być. Ogromny samochód ciężarowy. Poruszający się z prędkością prawie 120 km na godzinę w obszarze zabudowanym, co jest ważne. Poruszający się z prędkością prawie 120 km na godzinę w obszarze zabudowanym, o tym trzeba pamiętać. Tak zakładam. Na godzinę. Pan cały czas zakłada, że urządzenie podało prawidłowo. Dokładnie tak właśnie zakładam. No to proszę to zaprotokołować, że biegły tak zakłada. Czyli co pan zakłada, jeszcze raz pan powie? Czy prędkość, która została zarejestrowana przez urządzenie? Zakładam, że prędkość, która została zarejestrowana przez urządzenie. Została zarejestrowana przez urządzenie. Była prawdziwa. W granicach dopuszczalnych błędów pomiaru. Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie urządzeń do pomiaru prędkości. Przyrządów do pomiaru prędkości. Przyrządów do pomiaru prędkości.
prędkości. Tak. Proszę biegłego, czy takie założenie biegły też miał, pisał tą pisemną opinię? Tak, znaczy moją tą? Tak. No oczywiście, tutaj jest to napisane. Czyli biegły zakładał, że prędkość jest prawidłowa, to opinii, której miał skontrolować, czy jest to prawidłowa? Nic nie wskazuje na to, mimo wystąpień kabaretowych pana mecenasa, dalej twierdzę jak twierdzę. Nic nie wskazuje na to, ma takie prawo, tylko wie pan, że... No właśnie, w sądzie to jest tak, że pan mecenas ma prawo do wszystkiego, a ja nie bardzo, ale to jest nieistotne. Takie jest prawo do obrony w świecie. Ja twierdzę, że po analizie całego materiału dowodowego nie mam żadnych przesłanek, czy ta prędkość była zmierzona z błędem większym niż graniczne dopuszczalne. Z błędem większym niż graniczne dopuszczalne. Po analizie materiału dowodowego nie... Jeszcze raz pan powie. Że prędkość była zmierzona z błędem większym. Nie, ale co nie? Po analizie materiału dowodowego nie. Nie mam wątpliwości. Nie mam wątpliwości. Że prędkość została... Prędkość została... Zmierzona. Zmierzona. W granicach? W granicach. Błędu dopuszczalnego. Błędu dopuszczalnego. Ja Wysoki Sądzie najpierw przeanalizowałem całe akta, a ja potem pisałem opinię. Przeanalizowałem całe akta. A potem pisałem opinię. A potem pisałem opinię. I zresztą robię tak zawsze. Opinię i robię tak zawsze. Ponieważ nie da się opinii pisać kolejno czytając akt sprawy. Nie da się opinii. Nie tak, trzeba mieć najpierw jakiś obraz, a potem to przelać na papier. To jest rzecz na to. Trzeba założyć, że tak się stanie. Czytając. Po analizie wszystkich akt, takie założenie wyszło. I pan zaczyna dyskusję. Może nie założenie, wniosek. A wie pan, jaka jest pana rola procesowa? Proszę, w jakim momencie może pan... Tylko czy można wdawać się w dyskusję, gdy jest czas na zadawanie pytań? Wie pan, w jakim momencie ma pan taką możliwość? Niech mi się przyznał, że założył prędkość pewnego klienta, bo kończy dyskusję taka. Ale ja mogę sobie pozwolić na takie samo... Ja teraz zadaję pytanie, proszę mi dać do końca. Tak jest, stoi na wasz rozkaz. Proszę biegłego. Biegły się wypowiedział na temat ciężarówki. A co jeżeli jechał tym drugim pasem bus albo SUV? To nie powinno mieć żadnego wpływu. Jeżeli jechał. Bo takie pojazdy poruszały się w trakcie tych prób pomiarów. Drugim pasem. Ale w innym miejscu. Drugim pasem bus albo SUV. Nie powinno to mieć. Nie powinno to mieć żadnego wpływu. Nie powinno mieć to żadnego wpływu. Tego typu pojazdy poruszały się właśnie w trakcie tych naszych prób pomiarów. Tego typu pojazdy poruszały się w trakcie prób pomiarów. A proszę biegłego, bo to właśnie słusznie obwiniony mnie jedną rzecz, zwróćcie uwagę. Proszę o okazanie tego zdjęcia, Wysoki Sędzie, jeszcze raz. Proszę wyjaśnić, bo jak jest na mnie korzyść obwinionego, to biegły tego nie zobaczy, jest na korzyść, to nie. Te barierki mają zasłaniać pomiar z przeciwległego pasa, tak? A te barierki nie zasłaniają pomiaru na tym pasie? Ja już mówiłem o tym, to jest powtórka. Częściowo mogły osłabić tą wiązkę. To już teraz już było. Czyli tutaj tylko osłabiają, a tam wykluczają pomiar. Tak. Pokazanie zdjęcia. Poproszę to zaprotokołować. Opiniuję. Proszę bardzo. Jeszcze raz pan powtórzy. Ja zadałem pytanie, czy... Ale nie do pana mówię, żeby pan powtórzył, tylko żeby pan biegł odpowiedział na to pytanie. Tamte barierki skutecznie ekranują... Ekranują pojazdy jadące po przeciwległej jezdni. Akurat w tym miejscu. Gdyby nie zostało to sprawdzone empirycznie, dokładnie bym podzielał opinię pana mecenasa, że mógłby to być to jakikolwiek pojazd z tamtej jezdni. To podzielałbym pogląd pana mecenasa, że mógłby to być pomiar pojazdu na sąsiedniej jezdni. Pogląd pana mecenasa, że mógłby to być pomiar pojazdu na sąsiedniej jezdni. Zostały zrobione te sąsiednie. Tak. Te próby zostały właśnie zrobione ze względu na moje wątpliwości w tej sprawie, ponieważ wiem, że ten radar nie odróżnia kierunku ruchu. Te próby zostały zrobione na moje wątpliwości.
Ponieważ ten radar nie odróżnia kierunków ruchu. W tej sprawie, ponieważ radar, ponieważ ten radar nie odróżnia kierunków ruchu. Proszę, sąd miałbym prosił, że zaprotokołować moje oświadczenie, że na nagraniu 2 godziny 31.00 biegły powiedział, że jeżeli chodzi o ruch pojazdu w stronę policjantki, to barierki osłabiają tylko sobie, ale na którym naprzeciwko 31.00, panie mecenasie, tutaj to które leci obecnie. 31.00, sąd nie ma takiej informacji, że to jest 31.00. To nagranie, które leci obecnie. 2 godziny, 32 minuta, 31 minuta, 00 sekund. To biegły, bo ja sobie zanotowałem, że jeszcze oczywiście opowiada różne długie historie, a biegły to przyznał. Jest to nagrane. Ja już nie wiem, jak wytłumaczyć panu mecenasowi, ponieważ pan mecenas nie wiem, czy posiada wiedzę w tym temacie. Staram się to mówić jak najprościej. Na etapie protokołowania twierdzenia biegłego, ja proszę mi zapytać, co biegły wtedy powiedział. Biegły powiedział, że jeżeli chodzi o pas ruchu w kierunku policjantki, to barierki osłabiają sygnał, a jeżeli chodzi o naprzeciwległy, to go wykluczają. Czyli wiązka ich nie obejmuje. Wiązka ich nie obejmuje. Proszę to zapytać, bo biegły to powiedział. Moje pytanie. A pan mecenas wyciąga nietechniczne wnioski. Takie efekty osiągnąć. No właśnie, pytanie krzyżowe, żeby osiągnąć. Nie wiem, to umknęło uwadze sądu. Oddamy ten protokół wobec tego do transkrypcji i wtedy będzie wszystko jasne. O, super, jestem bardzo wdzięczny. Ja stwierdziłem to, jeszcze raz powtarzam, empirycznie i nie mam wątpliwości. Proszę biegłego. Biegły sprawdzał empirycznie w miejscu, w którym biegły ustalił miejsce pomiaru. Ono jest inne niż rzeczywiste. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, biegły nigdy nie stwierdził, żeby radarowe źle zmierzyły, bo biegły skrzydłowy. To nie ma linii. Nie słyszałem tego. Wyraźnie pan na ten temat nie zrozumiał. A nie biegły. Proszę biegłego. Całe szczęście panu inżynieru siedzi na sali. Mi wysłali fragment. Ale proszę bardzo. Ja pytanie zadaję, wysoki sądzie. Wysłali mi fragment instrukcji dotyczącej rapidów, które są wykorzystywane w fotoradarze. W fotoradarach, fotorapid CE. I ja wysoki sądzie sobie pozwolę odczytać, bo mam to tylko w komórce, więc nikt mi w to nie uwierzy, jak pokażę zdjęcie. To się nazywa zjawisko podwójnego odbicia. Ale ja odczytuję fragment instrukcji. W przypadku poniższym wiosko promieniowania odbija się od stałych elementów znajdujących się przy drodze, takich jak stojące samochody ciężarowe, autobusy, tramwaje, reklamy, duże tablice drogowskazowe, budynki i następnie ponownie odbija się do mierzonego pojazdu i wraca do radaru. Jest to wskazane jako coś, co fałszuje pomiar. Czy biegły temu zaprzeczą? Tak, zaprzeczam. Okej. Zaprzeczam odczytanemu fragmentowi. No, oczywiście, tak, dlatego że. To jest instrukcja Wysoki Sądzie. Ja już o tym mówiłem w Wysoki Sądzie. To jest fragment od instrukcji rapidu CE. Działa dokładnie na tej samej zasadzie. Ja już o tym mówiłem. Odbicie od nieruchomego przedmiotu nie zmienia częstotliwości Dopplera. Może tylko zmniejszyć moc wiązki, bo dalej ta wiązka biegnie. I to jest prosta fizyka. Odbicie bardzo od prosta. Nieruchomego przedmiotu nie robi czego? Nie zmienia częstotliwości. Nie zmienia częstotliwości. Fali elektromagnetycznej. Fali. Nie czytałem instrukcji obsługi radaru CM akurat. Nie miałem takiej sprawy jeszcze. Nie wiem, czy te radary są w ogóle stosowane w tej chwili w Radowskie. Proszę pana, czy w instrukcji obsługi urządzenia Rapid 1A jest napisane, że kąt ustawienia przyrządu do osi jest musi wynosić 0 stopni? Dokładnie odczytam, jak jest napisane. Kąt ustawienia przyrządu w stosunku do osi jest i kreska 0,0. Tak jest dokładnie. Nie, 0 stopni. Proszę nie kłamać. Czy ja mogę podejść do pana mecenasa i okazać, czy wysokiemu sądowi? No i to wychodzi. No, 0 stopni, 0,0, to mnie tam nie wychodzi najmniej. Nie, tam nie wychodzi. To jest tak samo może jakaś literówka, że nie wiedzieli, jak te stopnie napisać po prostu. A tak, wysoki sądzie tu ugodził. Biegły twierdzi, że to jest 0. Ale pan ma inaczej odnotowane. Ja mam taką instrukcję, prosto z góry. A, to rewelacja. Rewelacja. Ale to jest to samo, dla mnie to jest 0 stopni. Tylko czytam dokładnie, jak jest napisane. Dla mnie jest to 0 stopni. Tu się z panem mecenasem zgadzam 100%. To jest wydruk z stąd? Zgadzam się z panem mecenasem. Myślę, że tutaj nie ma po co krużyć kopii, wysoki sądzie. Ponieważ tutaj chodziło o 0 stopni, tylko być może ktoś nie wiedział. To był bardzo zapisany. To jest to, co ja kiedyś już mówiłem sądowi, że występują różne instrukcje, różne wersje. To jest tego efekt. To jest kopia, którą otrzymaliśmy, wysoki sądzie, instrukcji z komendy do tego urządzenia.
No to jest tam jest 0 stopni. Ale to nie ma żadnego znaczenia, panie mecenasie. To też chodzi o 0 stopni. Pan mnie w ogóle nie słucha, może tak zwykle taką pan ma, to też sali. Czyli musi być kąt 0 stopni, tak? Nie musi być, tylko kąt ustawienia 0 stopni. Wtedy jest najbardziej dokładny pomiar. Jeżeli jest kąt ustawienia 0 stopni, wtedy pomiar jest najbardziej dokładny. 0 stopni. Ponieważ nie występuje tak zwany efekt kosinusowy. 0 stopni. To jest panie mecenasie. To jest najbardziej odpowiedni pomiar. Tak, najmniejszy był od pomiaru jest wtedy, praktycznie jest, zerowy. No. Jest wtedy najmniejszy błąd pomiaru. Praktycznie zerowy. Praktycznie. Choć nie ma w życiu pomiarów bez błędu. Nie istnieją takie pomiary w praktyce, nigdy. Choć nie ma w życiu pomiaru. To jest tylko kwestia dokładności przyrządu. Pomiary bez błędu. Nie ma takiej. To jest kwestia tylko i wyłącznie dokładności przyrządu pomiarowego. Bez błędu. Także z całą mocą podkreślam, że dla mnie to 0,0 to jest 0 stopni. Może to jest. Ja otrzymałem tą instrukcję z uradu, zresztą napisałem to w piśmie do sądu, ponieważ sąd mnie zobowiązał do przedstawienia korespondencji z uradem. To więc otrzymałem tą instrukcję, ale na to przy okazji czegoś innego nawet, nie tej sprawy. Z tego co pamiętam. A co sobie rozumiem, jak dysponuje tym pismem źródłowym z gumą i z gumą. Tak, pismem źródłowym z gumą oczywiście. Jak ktoś próbuje włączyć oba te dokumenty w materiał dowodowy? Ja przesłałem to pismo do sądu mailem, na wyraźne życzenie sądu, żeby w ciągu 7 dni tą korespondencję przesłał, ale mogę sądowi to złożyć papierowo tutaj, całą korespondencję. Ja otrzymałam tą korespondencję i załączona jest ta sprawa pani mecenasie. A jak jest, to dobrze. Tylko tyle chciałem, żeby była taka sprawa. Dobrze, proszę biegłe. Czyli biegły nie zaprzecza, że to według instrukcji powinno być to 0 stopni. Dokładnie tak. Proszę to zapytać. Oczywiście. Z naciskiem powinno. Według instrukcji kąt pomiaru powinien być. Powinien być równy 0 stopni. To sam pan mecenas powiedział. Powinno. Kąt pomiaru powinien być 0 stopni. Każdy inny kąt działa na korzyść kierującego i to wszyscy wiedzą. Działa na korzyść. To nie ma nic wspólnego z odbicia. Korzyść kierującego. Proszę biegłego. Chciałem również oświadczyć, iż pan mecenas nie wytrąci mnie z równowagi w tej sali, także nie mam takiego planu, żeby nie się zdenerwować. Nie mam takiego planu, żeby nie taka nagroda. Proszę biegłego, proszę powiedzieć, czy zatem ten pomiar był zgodny z paragrafem 23 rozporządzenia z 2014 roku? Ja się już na kiedyś tam pomogłem. Muszę ten paragraf zobaczyć. Ja przeczytam. A nie, ja jestem wzrokowcem, panie mecenasie, to nie ma znaczenia, że tam przeczytam. Nie wiem, czy pan chce to dostać, nie, nie mam rozporządzenia całego dokumentu. Rozporządzenia w temacie przyrządów pomiarowych, tak? Teraz pan podam nazwę, bo z 2014 roku. Dni, szósty. Mam jeden. Nie szósty, 14. 6 marca 2014. Jakbym mógł skończyć zdanie, to by pan lecz usłyszał, że to chodzi o całą datę pełną, nie tylko 6. Przeznaczyć to rozporządzenie. Ja je mam, wiem, że mam, co nie szukam. Rozporządzenie jest przyróżne, więc nie wiem, pan ma dobre, więc muszę to skontrolować. Wszystkie mam, nawet te nie dotyczy. Panie mecenasie, proszę odczytywać. Nie, chodzi o rozporządzenie ministra gospodarki z 17 lutego 2014 roku. W sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym oraz szczegółowego zakresu badań i sprawy wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów. No, dzień ustaw z 2014 roku, pozycja 281. No mam to w ręce, to właśnie to samo. To co to ma z jakimś macem z pomiaru? I szósty. Przed chwilą było czymś takim. To nie jest to rozporządzenie, które mówi. Panie mecenasie, to jest to rozporządzenie, tylko jakby pan przeczytał wyżej datę, że zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw 6 marca 2014, to pan by się zgadzał ze mną. Pozycja nr 281. Mogę pokazać. Proszę odczytywać, panie mecenasie. Paragraf 23 ust. 1. Przyrząd powinien być stosowany w warunkach znamionowych użytkowania w sposób zgodny z instrukcją obsługi i decyzją zastępczą. Dokładnie tak. Czy ten pomiar był zastosowany zgodnie z instrukcją usługi? Oczywiście tak. Teraz to. Oczywiście tak. Ten pomiar był. A wy wiecie, że dzisiaj. Był, panie mecenasie, jeszcze nie udzieliłam panu głosu. Ten pomiar był. Zgodny z instrukcją usługi. I był 0 stopni. Był, nie był. Zgodny. Być może. Nie wiem, dlatego nie wiem. Z instrukcją obsługi. I być może. Nie był równy 0 stopni.
nie był równy 0 stopni. 0 stopni. Jeżeli założymy. Ja tego nie wiem. Jeżeli założymy rzeczywiście, że zdjęcie numer 1. Że zdjęcie numer 1. Ukazuje policjantkę w chwili pomiaru. Policjantkę w chwili pomiaru. To ten kąt mógł wynosić pół stopnia, jeden stopień, półtora. Ja już to mówiłem na tej sali. On jest zgodny z ustawą. Mógł wynosić ile? Pół stopnia, jeden stopień. Więcej nie. Jeżeli założymy, że policjantka była w tym miejscu. Najlepiej byłoby odtworzyć film, jeżeli takowy istnieje. Jeżeli założymy, że policjantka była dokładnie w miejscu na zdjęciu numer 1 w chwili wykonywania pomiaru. Dokładnie na zdjęciu numer 1 w chwili wykonywania pomiaru. Dokładnie w miejscu na zdjęciu numer 1. Numer 1, tak, w chwili wykonywania pomiaru. Numer 1 w chwili wykonywania pomiaru. Nie można wykluczyć prędkości. Najlepiej byłoby odtworzyć film. Tak jest. Najlepiej byłoby odtworzyć film. Jeżeli z tego filmu coś się da zobaczyć. Nie można wykluczyć. Wykluczyć. Że zdjęcie numer 1. Że zdjęcie numer 1. Nie pokazuje dokładnie miejsca położenia policjantki w chwili pomiaru. Ja tego nie wiem, bo nie dopuszczono mnie do tego, żeby to słyszał. A to nie istotne, co pan mi teraz mówi, ja chciałem to słyszeć. Nie mam takiej informacji, że policjantka to przyznała. Więc nie do końca na temat, panie biegły. Teraz tak, proszę powiedzieć, czy to urządzenie dokonuje identyfikacji pojazdów? Nie dokonuje identyfikacji pojazdów. Jak żadne urządzenie ręczne, które na końcu napisałem w opinii zasadniczej. Nie dokonuje identyfikacji pojazdów. Jak żadne urządzenie ręczne. Do pomiaru prędkości pojazdów. Stosowane w Polsce. Wyjątkowo się z biegłym zgodzę. Czemu wyjątkowo? Proszę powiedzieć, czy paragraf 5 tego rozporządzenia, ustęp 1 wymaga właśnie, żeby konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny zapewniać wskazanie pojazdu? Bezdyskusyjnie tak. Wskazanie, ale nie identyfikacja. To jest ogromna różnica. Skąd jest mam tu odpowiedź? Z góry. Czyli potwierdzam, że paragraf 5, ustęp 1 rozporządzenia wymaga, aby konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny zapewniać wskazanie pojazdu, którego prędkość została zmierzona. Tak. Czyli wskazanie, a nie identyfikacja. Czyli wskazanie. To urządzenie i wykonanie ma to zapewnić. Wskazanie, a nie identyfikacja. Urządzenie ma, ma zapewnić wskazanie. I na tym kropka. Urządzenie ma zapewnić wskazanie. Panie mecenasie, ja nie oczekuję komentarza, tylko następnych pytań. Ale muszę odnaleźć źródło, żeby się powołać. Konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny zapewnić wskazanie pojazdu. Takie jest obecne brzmienie tego rozporządzenia. Dokładnie. W tej chwili na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt nowelizujący to rozporządzenie, które mówi, że konstrukcja i wykonanie przyrządu powinny umożliwiać użytkownikowi przyrządu wskazanie pojazdu. Czy to oznacza zatem, że na dzień dzisiejszy to urządzenie samodzielnie, bez użytkownika ma dokonywać identyfikacji, bowiem jest potrzebna interwencja ustawodawcy, czy nie? To proszę pytać prawników GUM-u w tym temacie. Proszę pytać prawników GUM-u. W tym temacie.
Ja mogę tylko tyle powiedzieć, Wysoki Sądzie, że z tego, co kojarzę, to rozporządzenie to z 2014 roku było tworzone w sposób życzeniowy. Ci, którzy pisali to prawo, wyobrażali sobie, że na rynku są urządzenia, które spełnią ich cudowne oczekiwania, a tak po nie było. Nie w Polsce, nikt nie chce ich sprowadzić. A no, to już też nie do mnie ten. Proszę bardzo o następne pytanie. Ja dziękuję, Wysoki Sądzie. Czy opiniony ma jakieś pytanie do pana Piekłego? Nie, nie ma pytań. Opiniony nie ma pytań. Tak w ogóle już koniec? Nie ma pytań. Nie wiem. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie, dziękuję. To dziękuję bardzo. Dziękuję, to wszystko jest już pan wolny. Mogę chwilę posiedzieć, bo wstałem 2 godziny 47 minut. Tak, tutaj, może bez. Proszę. Czy mogę jeszcze nie wychodzić po prostu? Proszę bardzo, czy strony jeszcze jakieś wnioski dowodowe? Wysoki Sądzie, rolą obrony jest się bronić. Ja podważam dowody oskarżenia. Podważyłem samą sposób wykonania pomiaru przez policjantkę. Biegł oczywiście, jak dzisiaj przyznał, zawsze bronię jego prędkości. Szczerze przyznał, że jeszcze nigdy nie podważył mojego prędkości. W życiu zakłada prędkość, no to dlatego ją obroni, jak ja też coś założę, to też tą tezę obronię. Założenie chyba. Więc podważyłem też opinię biegłego na wielu wysokich sądzie płaszczyznach, ale doświadczenie drogowe mówi jedno. Ja się wyhamować samochodem 116 na godzinę jadącą. Na 125 km na wielu zakładu. Szczyt wzgórza do miejsca pomiaru to jest wysoki sądzie tak 107 metrów mniej więcej. Przynajmniej tak Google pokazuje, że to jest taka odległość. Na 107 metrach to hamowanie nie mogło się zakończyć, pan by tą policjantkę rozjechał. Policjantka zeznała, że on zahamował, on skręcił normalnie, bez gwałtownego hamowania, bez takich przygód. Co pokazuje, że ten, kto się pokazał radę, jest nieprawidłowo. Panie mecenasie, czy pan mecenas dysponuje tym filmem, na którym możemy obejrzeć? Ale ja wysoki sądzie nie będę tego wniosku składał. Ale czyli rozumiem, że obrona nie będzie składała sprawy? Wysoki sądzie, ja mam zadanie bronić klienta. Ja podważyłem materiał dowodowy. Nagranie oczywiście pokazuje, że ta prędkość nie jest przekroczona, ale ja nie muszę robić nic ponadto, niż podważyć oskarżenie. I tyle robię. Podważam oskarżenie. To oskarżenie ma przedstawić dowody winy. Czyli obrona nie złoży do sprawy tego filmu. Nie takiej potrzeby. Uważam, że będzie to zmierzało wyłącznie do przedłużenia. Obrona oświadcza, że nie złoży do sprawy. Dowody złożone do tej wskazują, że nie doszło filmu z... W tym momencie, no nie widzę takiej potrzeby. To byłoby na okoliczność braku przekroczenia prędkości oraz błędnego pomiaru, te okoliczności są już udowodnione. Czyli nie składa pan mecenas żadnego wniosku dowodowego. To z uwagi na późną porę sąd w dniu dzisiejszym odracza rozprawę. Sąd postanowił na podstawie artykułu 79. Ale w zasadzie można tak, tego mowy końcowe przecież. Sąd jeszcze będzie podejmował jakieś inne decyzje w tej sprawie, panie mecenasie, w postępowaniu pomiędzy, na posiedzeniach pomiędzy rozprawami. Sąd postanowił na podstawie artykułu 79, paragraf 3 KPW wobec z uwagi na późną porę i z uwagi na konieczność kontynuowania postępowania dowodowego. Odroczyć rozprawę do dnia. Dnia 13 lutego 2018. 13 lutego 2018. Godzina 9 rano. Sala 129. Tam nie jestem.
Sala 129. Ja może wysoki sądzie nie potrzebny jestem wtedy w lutym. Tak, pan biegł już jest wolny. Prawie nie ma. W pierwszym punkcie odbijony i obrońca operuje zawiadomienie. Nie mogę zapisać, też proszę, żeby na razie w transkrypcji dzisiejszej sprawie, jak są zapowiedzi. Operuje zawiadomić oskarżyciela. Operuje zawiadomić oskarżyciela. Wykazuje sprawy, wykazuje sprawy. Zwróci się o transkrypcję. Możemy opuścić cele? Czy jeszcze jakieś wnioski przy zamknięciu do rozpoczęcia? Dziękuję bardzo, to wszystko. Dziękuję, do widzenia.